Na krwi. Autor Bruno Siak. Czytają Blanka Siak Bruno Siak To wspaniały dom, powiedział Stefan Kisiel, gdy dojechali na miejsce. Stanął przed żelazną, zardzewiałą bramą i wyłączył silnik Mercedesa. Obrócił się na siedzeniu kierowcy, by spojrzeć na swoich klientów. Uśmiechnął się szeroko. Był doświadczonym sprzedawcą, i umiał czytać ludzi. Wiedział, że na spotkania z nabywcami trzeba być eleganckim, najlepiej w garniturze, a gdy jest wyjątkowo gorąco, to w idealnie wyprasowanej koszuli. Tak właśnie był ubrany, poprawił odruchowo, odstające niesfornie od czaszki włosy. Niech pan tylko spojrzy, jaka dumna budowla, zachwalał. Stoi już sto lat i postoi drugie tyle. Trochę na uboczu i ten koniec drogi, trochę wyboisty, ale pan chyba tego żółka, prawda? Pan pracuje zdalnie? Tak, odpowiedział Krzysztof Kerski i pochylił się, by zobaczyć dokładniej dom. Oboje pracujemy z żoną zdalnie, ale dojazd zawsze się liczy: mamy córkę, wie pan, i ona musi dojeżdżać do przedszkola, a potem do szkoły. Popatrzył na swoją żonę Renatę i ścisnął czule jej dłoń. Czuł przyjemne podekscytowanie. Zawsze marzyli o domu w takim miejscu. Stąd mieli blisko do lasu i jeziora, a kilkanaście kilometrów na północ szumiało już morze. A jak ma na imię córeczka? zapytał Kisiel. Jak każdy dobry sprzedawca, zapragnął się zbliżyć do klienta, kierując rozmowę na jego dziecko. Wiedział, że rodzice lubili rozmawiać o swoich dzieciach, szczególnie jak były małe. Kasia. Odpowiedziała Renata ostrym tonem, bo go przejrzała. Wiedziała, że agent nieruchomości nie był zainteresowany ich córką. Chciał tylko sprzedać dom za jak najlepszą cenę. Nie podobały jej się te sztuczki. Też umiała czytać ludzi. Była drobną i szczupłą blondynką, ale miała bystry i szybki umysł. Jak ci się podoba, kochanie? Zapytał Krzysztof, pokazując dom przez okno. Znowu ścisnął jej dłoń. Nie wiem jeszcze, odpowiedziała, uśmiechnęła się nerwowo i dotknęła ustami jego ucha. Poker, szepnęła. Przypomniała mu tym, że tutaj toczy się gra o duże pieniądze. Skinął głową. No, ale państwa córce bardzo spodoba się ogród i spokojnie mogą państwo sprawić sobie dużego psa. Będzie miał gdzie hasać. To zupełnie co innego niż w mieście. Kisiel sięgnął po teczkę leżącą z przodu na fotelu pasażera, i wysiadł. Obiegł samochód i otworzył tylne drzwi Renacie, która natychmiast podeszła do męża. Przytuliła się do niego i przyłożyła mu ucho do piersi. Serce biło mu szybko, denerwował się. Kerski był wysoki, miał 193 cm wzrostu. Odetchnął głęboko, rozprostował plecy i popatrzył na stary, jednopiętrowy budynek. W wielu miejscach ten kot padał, ukazując czerwoną cegłę. Na podwórku rosły gęste, sięgające piersi zarośla. Nagle nabrał gwałtownie powietrza i kichnął. Renata roześmiała się. Mąż ma alergię na kurz, powiedziała do kisiela, który starannie wkasywał koszulę w spodnie. Ten dom musi być bardzo zakurzony, że aż tutaj tym kurzem zawiało. Ani trochę, oburzył się kisiel. W żadnym razie. Ale ja nic nie muszę mówić. Zobaczą Państwo sami, jak wejdą do środka. Trochę to wszystko opuszczone i zaniedbane, proszę Pana, stwierdził Krzysztof. Nie, nie, podwórko trochę zarośnięte, ale, y, po skorzeniu trawy i przycięciu drzewek będzie pięknie, bo tu są jabłonie i grusze i krzewy agrestu. Trochę stare, jak wszystko, ale potrzebne tu, y, po prostu trochę pracy, chętnej ręki, ale za to w środku. W środku jest solidnie, powiedziałbym, że zdumiewająco solidnie. Na pewno będą Państwo zaskoczeni. Gwarantuję to, bo poprzedni właściciel zrobił kapitalny remont. Wnętrze odnowione. Zaraz wejdziemy, to Państwo zobaczą. Kisiel wyjął pęk kluczy, żeby otworzyć furtkę, ale zauważył kartkę z zeszytu przyczepioną taśmą samoprzylepną na zawieszonym na bramie banerze z napisem Na sprzedaż. Mruknął gniewnie, zerwał ją z mią i schował do kieszeni. Krzysztof zdążył jednak ją przeczytać. Ktoś napisał na niej wielkimi drukowanymi literami Tu mieszka śmierć. Potem był numer telefonu, ale nie zdążył go zapamiętać. Co tam było napisane? zapytała Renata. Kisiel westchnął głęboko. Ta kartka mruknął. Jakby to powiedzieć: mamy tutaj takiego miejscowego staruszka. Ma obsesję na punkcie tego domu i opowiada niestworzone historie. Wiecie państwo, niektórzy mówią, że on jest trochę... Tu zatoczył kilka kółek wokół swojej skroni. Mieszka tam z synem, niedaleko. No, widzą Państwo, tamten budynek? Ten z czarnym dachem, wskazał na wschód. To pewnie jest dwieście metrów w linii prostej, najbliższe zabudowania. Ale poza tym to przemiły człowiek i dobry sąsiad. Tylko coś mu się bzdurało z tym domem. Ale ja sobie myślę, że to nie szaleniec tylko kłoty na cztery nogi biznesmen. Nazywa się Piotr Rut. — Piszę te brednie, żebym nie sprzedał domu, bo sam go chce dla syna. Taka jest prawda. Niedługo ten syn pewnie się będzie żenił i chce go mieć blisko. Sprzedawca znalazł w końcu odpowiedni klucz, otworzył kłódkę i zdjął łańcuch z furtki. Zaskrzypiała, gdy ją pchnął. — No, ogrodzenie trzeba by pomalować i naoliwić, ale mocne jest nadal. Rdza nie siedzi głęboko — dodał, prowadząc klientów ścieżką włożoną płytami chodnikowymi. Ogród był zaniedbany. W wielu miejscach rosły bujne pokrzywy, drzewa rodziły małe owoce, które poczerniałe leżały w trawie i wisiały smętnie na gałęziach. Ten ogród wymaga wiele pracy, powiedziała Renata, marszcząc nos. To prawda, ale dzięki temu pani sobie wszystko urządzi po swojemu. Naprawdę, po jednym przejeździe koziarą to będzie zupełnie inaczej wyglądać, bo tu nie ma żadnych śmieci, takich wiejskich jak to ludzie mają. To wyczyszczone zostało. Żadnych, wiecie Państwo, starych garnków, skorup po rozbitych dzbanach, butelek, puszek, wiader i takich tam. Nic niebezpiecznego, a to dobre dla dziecka. No i te stare drzewa robią trochę klimatu, chociaż wiadomo, że nie rodzą jak młode. Krzysztof pokiwał głową. Widział oczami wyobraźni kasię skaczącą w ogrodowym basenie postawionym na pięknie przystrzyżonym trawniku, a siebie w hamaku. Zawieszonym między jabłonią a starą gruszą. Kisiel podszedł do masywnych, antywłamaniowych drzwi, włożył klucz do zamka i próbował go przekręcić, ale nie mógł. Odwrócił się do klientów. Cholera, coś się zacięło, ale zaraz. Mruknął i kucnął. Krzysztof sięgnął mu nad głową i nacisnął klamkę. Drzwi uchyliły się. Chyba ktoś zapomniał zamknąć, powiedziała Renata. No, tak powiedział zakłopotany agent nieruchomości. Stęknął i wstał. — Nie wiem, jak to się stało. Wczoraj był tu klient, ale pamiętam, że zamykałem. — Skłamał, bo nie pokazywał tego budynku nikomu od dwóch tygodni. Odchrząknął jednak, poprawił krawat i poprowadził klientów do sieni. Zapalił światło. — Tutaj był kiedyś piec węglowy, ale teraz ogrzewanie jest w pełni elektryczne. Poprzedni właściciel wszystko przerobił. By był już stary i cenił sobie wygodę. Dlatego jest tutaj duża szafa na ubrania, miejsce na rowery, sanki i temu podobne rzeczy. Widzą Państwo wszystko odmalowane, a meble z litego drewna, a nie jakieś MDF-y, jak w pałacu. Ale ogrzewanie drogie, bo na prąd zauważyła Renata. Tak, drożej przyznał Kisiel niechętnie. Ale zimy nie są już takie surogie, jak kiedyś. I wygoda jest duża. No i wie Pani, Dochodzą różne rzeczy, jak czyszczenie komina, smog, te wszystkie sadzą, siadają na elewacji, roślinach, to się wszystko wdycha. No nie wiem, czy jak się te koszty wszystkie wliczy, to się wychodzi na plus, szczególnie zdrowie. Renata pokiwała głową. Stefan Kisiel był profesjonalistą, na wszystko miał gotową odpowiedź. No, różnica w cenie jest taka, że chyba będziemy musieli znowu wstawić piec jakiś, odparła, a to dodatkowe koszty. Kisiel nic na to nie odpowiedział, tylko uśmiechnął się szeroko, przypominał jej wtedy nieco kozła. Mamy tutaj przejście do kuchni po prawej i drugie drzwi prowadzące do salonu z kominkiem. To może najpierw do kuchni. Nacisnął klamkę i weszli. Na środku stał duży stół z czterema krzesłami. Kisiel popukał w blat. Wszystko dębowe i stylowe, zapewnił. Tak samo meble. Zmywarka, dwukomorowy zlew z młynkiem, wiele szafek, płyta grzewcza, indukcyjna. Wszystko, czego trzeba. Wszystko niemal nieużywane. A do tego wielkie okna na dwóch ścianach dają mnóstwo światła. Jedne wychodzą na wschód, a drugie na południe. Renata nie zdołała powstrzymać uśmiechu. Już sobie wyobrażała ich śniadania wśród zieleni w skrzącym się wesoło słońcu. Nie uszło to uwagi kisiela. Do salonu można przejść z kuchni, tym tutaj korytarzem, a także bezpośrednio z sieni. Proszę za mną. A co to za drzwi? Zapytał Krzysztof, zatrzymując się w korytarzu. Tam jest piwnica. Ale może obejrzymy ją na końcu, dobrze? Piwnica jak piwnica jest najmniej ciekawa. Tak, poparła go Renata i pociągnęła Krzysztofa do salonu. Na początku była sceptycznie nastawiona, ale gdy zobaczyła kuchnię, zmieniła zdanie. Oczy zaiskrzyły jej z radości, wnętrza były pięknie odnowione, podobał jej się lśniący parkiet na podłodze, meble, wszystko było urządzone ze smakiem. Zatrzymała się na środku salonu i rozejrzała się. Naprzeciwko kominka stała piękna, skórzana, osłonięta folią kanapa, pod ścianą komoda i sięgające z sufitu półki, pełne ciasno upakowanych książek. Naprzeciwko kominka stały drewniane schody o jednym biegu prowadzące na piętro. Poprzedni właściciel kochał czytać przy kominku, powiedział kisiel, wskazując na książki. Najbardziej w środku nocy. To był Erudyta i jestceta. Małżeństwo zaczęło rozglądać się po salonie. Renata, chociaż początkowo zachwyciła się domem, poczuła nagle w piersi jakiś ciężar. Miała złe przeczucia. Coś ją przytłoczyło. Nie wiedziała jednak co. Po chwili pomyślała jednak, że boi się po prostu podjęcia decyzji. Obejrzeli łazienkę, do której wchodziło się bezpośrednio z salonu. Była w niej toaleta, wanna i umywalka. Kafelki niewyszukane, po prostu białe. Renata przyjrzała się fugom i nie dostrzegła najmniejszych śladów zagrzybienia. Wrócili do salonu. Krzysztof próbował nie okazywać emocji. Miał ciągle w uszach słowa Renaty, by zachował twarz pokerzysty, czuł jednak w piersi ciepło. Wiedział, że jeżeli prawdą jest cena ofertowa, to on już chce ten dom. Nagle się zatrzymał, bo zobaczył pod kanapą wymalowane kredą bazgroły. A co tam jest? Wskazał na podłogę i spojrzał na kisiela. Sprzedawca wzruszył ramionami. Kerski naparł na mebel i przesunął go w stronę kominka. Na podłodze był biały X, jakby ktoś zaznaczał miejsce zakopania skarbu na mapie. — Co to jest? — zapytał. — Co to oznacza? — Nie wiem. — Kisiel wskazał na schody, ale głos mu zadrżał. Krzysztof klęknął i dotknął podłogi. — O, tutaj jest jeszcze napis. — przesunął kanapę kilkanaście centymetrów dalej. — Tu zamordowano Ernesta... Z... Staromiejskiego, pokój jego duszy. Przeczytał. Pan coś o tym wie? Zapytała Renata, podchodząc do męża. Kisiel westchnął i oblizał usta. Proszę państwa, to po prostu kłamstwo. Ernest Staromiejski to poprzedni właściciel, ten, który zrobił ten piękny remont. Umarł na atak serca. Nikt tylko nie zamordował. Była tu policja i przeprowadzono sekcję zwłok. Ale proszę państwa, to sprawka Ruta. Sprzedawca podszedł do okna i wskazał na budynek na skraju lasu. On chce ten dom dla siebie, straszy ludzi. Pewnie skorzystał z tego, że przez noc drzwi były otwarte i wie pan, napisał to. Druga sprawa, że on znał się ze Staromiejskim. Może miał klucz. Przynajmniej nie uszkodził podłogi, stwierdził Krzysztof. Napisał to wszystko kredą. Na tyle ma rozsądku. Bo liczy, że to będzie jego podłoga. Kisil roześmiał się sztucznie. Naprawdę już mi trzech kupców wystraszył. Już półtora roku próbuję sprzedać ten dom. Kisiel podszedł do napisu i wyjął z kieszeni chusteczki higieniczne. Rzucił kilka na podłogę i przyciskając je butem, wytarł kredowy napis. Potem wrzucił je do kominka. Może cena za wysoka? zasugerowała Renata. Nie, drodzy państwo. Trzysta pięćdziesiąt tysięcy za taki dom i działkę to jest okazja i dobrze o tym wiecie, roześmiał się. Dlatego umówiliście się jako pierwsi, kiedy spadkobiercy staromiejskiego obniżyli cenę. Kisiel wskazał na sufit. Idziemy na górę? Na piętrze schody kończyły bieg na środku podkowiastego korytarza. Sprzedawca najpierw zaprowadził do niewielkiej Łazienki, wyposażonej w wannę, umywalkę i kabinę prysznicową Renata z przyjemnością zauważyła że jest w niej malutkie okienko zawsze chciała mieć łazienkę z oknem kisiel pokazał też magazynek na odkurzacz sprzęt do sprzątania i środki czystości który znajdował się na drugim końcu podkowy stała tam też duża i nowoczesna pralka na końcu oprowadził po czterech pokojach o niemal identycznej powierzchni około dwunastu metrów kwadratowych jako ostatni zaprezentował ten, który staromiejski przerobił na garderobę. To pani powinno się spodobać, powiedział zadowolony, bo dostrzegł urenaty błysk w oczach. Kerska nie potrafiła powstrzymać uśmiechu, widząc wszystkie szafy, półki i wieszaki. Maska kręcącej na wszystko nosem miejskiej paniusi nieco się zsunęła, co Kisiel natychmiast zauważył. Pana rzeczy też się zmieszczą, dodał. Zresztą, jak państwo widzieli, dom jest kompletnie umeblowany i w takim stanie, że można zacząć mieszkać od jutra. Wystarczy tylko kupić łóżek więcej, bo są dwa. To wielka zaleta, prawda? Nie no, trzeba umeblować pokój dziecięcy, powiedziała Renata. Tak, ta, oczywiście. Kisiel uśmiechnął się. A, jeszcze jedno. Okolica. Państwo wiedzą, co jest niedaleko? Jezioro czeka, morze czeka a las w letnim upale pachnie pięknie. Widzieli państwo nasze jezioro? — Tak — potwierdził Krzysztof. — Jest y, dość duże i piękne. — I całkowicie ukryte w lesie — zachwalał Kisiel. — Jak ktoś szuka spokoju, to jak znalazł. I dom jest dobrze rozplanowany, prawda? Mało korytarzy, niemal każdy metr powierzchni wykorzystany optymalnie. Tylko na górze jeden korytarzek, ale taki w podkówkę — jak w amerykańskich rezydencjach. To też ma coś w sobie. Krzysztof skinął głową. Czuł gulę zdenerwowania w gardle. To było to. Dom wydawał mu się wspaniały. Zawsze chciał mieszkać w takim miejscu. Jego marzenie mogło się spełnić. I za tą cenę. Mieli prawie tyle oszczędności, by zapłacić gotówką. Na resztę wziąłby jakiś szybki kredyt gotówkowy, żeby nie tracić czasu z hipotecznym. Co z tego, że drogo? A jak ktoś im to sprzątnie przed nosa? Trzeba się spieszyć. To wszystko mogło stać się rzeczywistością. Już za tydzień mógł zacząć zajmować się ogrodem. Wziąłby urlop. Akurat zakończył projekt. A Kasia, ich ukochana córeczka, ona na pewno... Chcą państwo zobaczyć poddasze? Kisiel przerwał jego rozmyślania. Jest niemal puste. Jest tam trochę kurzu oraz starych gazet i książek. Ale wszystko związane w paczki. Wchodzi się tutaj, z garderoby, po składanej drabinie. Chcesz iść, kochanie? Zapytał Krzysztof, podczas gdy sprzedawca pociągnął za sznurek i rozłożył metalową drabinkę. Nie, nie, nie lubię podedaszy, odparła Renata z wahaniem. Zresztą pewnie tam będzie ciemno, spojrzała na agenta nieruchomości, szukając potwierdzenia. Tak, nie ma okien, tylko klapa, żeby wyjść na dach, więc tam jest ciemno jak. W piwnicy, tylko gorąco. Nikt tam nawet nie dociągnął elektryczności? Zapytała Renata, by podkreślić w końcu jakąś wadę domu. Ten Kisiel musiał wiedzieć, że je dostrzegają. To dawało przestrzeń do negocjacji obniżki ceny. Tak, nie ma tam prądu przyznał niechętnie. Koszty instalacji przekraczają po prostu korzyści i tak tam się raczej nie wchodzi, ale mam to. Wyjął z kieszeni płaską latarkę. Wszystko będzie widać, nic nie ugrywam, roześmiał się sztucznie. Poszedł pierwszy, wspinając się z wysiłkiem po drabinie, a Kerski zaraz za nim. Tylko uważaj, Krzysiek, żebyś nie spadł. Bez obawy, poradzę sobie. Poddasze było niskie, poprzecinane grubymi, zakurzonymi belkami, na których wisiały worki z gazetami i książkami. Kisiel nie był precyzyjny, mówiąc, że nie ma okien. Były dwa, ale nie w dachu, ale tuż pod szczytem budynku, wielkości ludzkiej dłoni. Przez jedno wpadał snop światła jak laser i widać w nim było wirujący kurz. — Kiedyś tu były myszy i to wszystko wisi po to, by nie pogryzły — wytłumaczył Kisiel, wskazując na worki. — Ale teraz już nie ma, proszę się nie obawiać. Poprzedni właściciel przeprowadził bardzo skuteczną deratyzację. No i myszy nie mają tu co jeść. Krzysztof przeszedł kilka kroków i w powietrze wzbiły się tumany kurzu. Kichnął donośnie. — Dach nie przecieka — uprzedził jego pytanie kisiel, domyślając się, czego szuka klient. — Nie znajdzie pan żadnych zacieków ani śladów na podłodze, ale proszę się rozglądać do woli. Ja pana mogę zapewnić, że dach jest szczelny. Pan staromiejski zapłacił za remont — Niestety to była ostatnia rzecz, którą zrobił przed śmiercią. Lewacji nie zdążył. Krzysztof wzdrygnął się z obrzydzenia, kiedy na jego twarzy osiadła zaskakująco wytrzymała i gruba pajęczyna. Znowu kichnął, ale nie zdążył zasłonić ust ręką i w powietrze wzbiła się chmura szarego pyłu. — Tak, wygląda to dobrze. Chodźmy już — powiedział, machnąwszy ręką. Oczy zaczęły mu już łzawić. Ostrożnie zeszli po drabinie. Kisiel złożył ją i ukrył pod sufitem. To jeszcze została ta piwnica na dole przypomniała Renata. Miała nadzieję, że tam będzie się w stanie do czegoś porządnie przyczepić. Wyczuwała, że sprzedawca nie chce tam schodzić. Tak, piwnica westchnął Kisiel. Na twarzy mężczyzny pojawił się uśmiech. Jak państwo chcą, to oczywiście. Wytarł białą chustką usta i czoło, na których skropił się pot. Na poddaszu było naprawdę gorąco. — Tylko pan, panie Krzysztofie, niech się też spodziewa kurzu. — Jakoś dam radę — powiedział Kerski, wycierając wierzchem dłonie łzy z policzka. — W takim razie proszę za mną. Schody skrzypiały, gdy schodzili. Renata lubiła ten odgłos. Tak przemawiał stary, szlachetny dąb. Przeszli przez salon i weszli do korytarza, w którym znajdowały się drzwi do piwnicy. W drodze... Zerknęła na męża. Czuła, że gdyby nie było z nimi agenta nieruchomości, najchętniej podskakiwałby z radości. Pociągnęła go za rękę i spojrzał jej w twarz. Poker! powiedziała bezgłośnie, poruszając wargami. Skinął głową. Kisiel otworzył drzwi do piwnicy i zeszli po zaskakująco czystych, betonowych schodach. W pomieszczeniu ściany pomalowano na biało. Szara podłoga była równa jak stół. W rogu stał zwinięty dywan. Pan Staromiejski wyremontował tę piwnicę. Wybielił ściany, i kazał pomalować, odgrzybić. Wytłumaczył sprzedawca, zbliżając się do metalowej, kwadratowej klapy na środku pomieszczenia. Chciał tu sobie zrobić składzik na wina. A i ta piwnica ma drugi poziom, już nie tak piękny, ale tam jest zimno jak na Antarktydzie. Yy, tu jest klapa w podłodze metalowa i zaraz ją otworzę. Renata poczuła, że zakręciło jej się w głowie w momencie, gdy postawiła stopę na betonowych schodach. Przez chwilę miała wrażenie, że zemdleje i oparła się o ścianę, żeby nie upaść. Krzysztof nic nie zauważył, bo szedł przed nią i wycierał zawiące oczy chusteczką. Udało jej się jednak zejść po wysokich stopniach, ale na ostatnim usiadła, bo bała się, że się przewróci. Poczuła nagle przejmujący do szpiku kości strach. Jakby śmierć dotknęła jej duszy kościstą, zimną dłonią. Widziała, jak kisiel klęczy na podłodze i szarpie się z wielką kłódką. Obraz rozmazywał jej się przed oczami. A ten zapach? zapytała. Wargi zaczęły jej drżeć. Działo się tak tylko wtedy, gdy była bardzo zdenerwowana. Tu był kiedyś pożar? Jaki zapach? zapytał kisiel, kierując ku niej wzrok. Zaczął węszyć w powietrzu. Krzysztof miał nos jeszcze pełen śluzu i nic nie czuł. — Coś jak spalenizna, nafta — wytłumaczyła. — Coś się tu paliło? — Nic nie słyszałem o żadnym pożarze. Kisiel rozłożył ręce. — Na pewno od kiedy ja się zajmowałem tym domem, czyli od jakichś dziesięciu lat. — Jakby zgnilizna — dodała. — Nie czujecie nic naprawdę? W lesie czasami napotyka się padlina albo na drodze, jak rozjechany pies. Wiem, droga panie, jak suchnia padlina zapewnił Kisiel. I tutaj nic takiego nie czuję. A pan, panie Krzysztofie? Kerski dostrzegł drżące wargi żony. Co się stało? zapytał i podszedł do niej. Poznał po jej twarzy, że coś jest nie tak. Nie, nic się nie stało przykleiła sztuczny uśmiech na usta. Ale otwórzcie tę klapę na dół. Może tam coś jest. Wstała i rozejrzała się po piwnicy. Leżały w niej jedynie szczapy drewna pod ścianą. Domyśliła się, że do kominka. Podeszła ostrożnie do klapy w podłodze. Była bardzo stara i wyglądała na masywną jak studzienka kanalizacyjna. Jeszcze to i koniec, prawda? Zapytała. Miała ogromną ochotę wyjść na górę. Czuła, że powietrze. Jest gęste od smrodu. — Już otwieram, już, już tylko... — mruknął kisiel. Szarpał się niemal minutę z różnymi kluczami, próbując otworzyć wielką czerwoną kłódkę. Renata kucnęła nad klapą. — Ten zapach dochodzi stąd — powiedziała. Stuknęła paznokciem w metal. — Może tam wpadło jakieś zwierzę i ktoś zamknął i nie zauważył. Podsunął Krzysztof i wysiąkał nos w chusteczkę. — Jakiś szczur pewnie — nie, ja to otwierałem ze dwa tygodnie temu, odpowiedział Kisiel. To niemożliwe, może się zacięła. Skłamał, bo wiedział, że kłódka się nie zacięła. Zrozumiał, że kłódka, którą próbował otworzyć, nie była kłódką, którą otwierał ostatnim razem. Tamta była mała, brązowa, a ta wielka i czerwona. Kto się podmienił i wiedział kto. Nie chciał jednak wystraszyć klientów tym, że ich zbzikowany sąsiad włamuje się do domu, który zamierzają kupić. Zdecydował, że złoży wizytę Rutowi jego synowi wieczorem. Staruk za dużo sobie pozwalał. Włamywał się do domów, zakładał kłódki i bazgrał po podłodze. Kisiel nie mógł tego puścić płazem. — No, dzisiaj nie pokaże. Stęknął i podniósł się na nogi. Przypomniałem sobie, że wymieniłem kłódkę, bo tamta się zacięła totalnie. No i pewnie nie dołączyłem klucza do tego pęku. To znaczy byłem przekonany, że dołączyłem, ale jednak nie dołączyłem. Możemy się umówić na jutro. Ale co tam jest na dole? zapytał Krzysztof. Puste pomieszczenie. ściany ze starych cegieł, posadzka z betonu. Jest tam trochę gruzu, kawałków drewna, węgla, parę skrzyni beczek. Bo tam chyba ktoś trzymał węgiel, jak jeszcze był piec. I tego miejsca staromiejski nie odnowił. I tyle? Tak, nic ciekawego, tylko graty. To rozumiem, że jutro to oglądamy. Upewnił się Kisiel, wskazując na klapę. Nie, to nie ma takiego znaczenia odparł Krzysztof i spojrzał na żonę. Dostrzegł, że kobieta miała bladą twarz i oddychała szybko, jakby ktoś ją zanurzył nagle w lodowatej wodzie. Chwycił ją za dłonie. Były zimne. Wyjdźmy stąd. Powiedział i poprowadził ją po schodach na górę. Kisiel podreptał za nimi pewny, że ze sprzedaży nici. Wiedział, że ten dom i piwnica na niektórych tak działają. I wiedział też dlaczego. Usiedli przy stole w kuchni. Renata powoli przestała się trząść. Przez okna wpadały słoneczne promienie, a Kisiel otworzył jedno, by do środka popłynęło świeże powietrze. Blat dębowego stołu był ciepły... Z przyjemnością położyła na nim obie dłonie. To przez to, że to ważna decyzja, pomyślała, zmieni nasze życie, wydamy całe oszczędności, wszystko co mamy. Próbowała się przekonać, że to dlatego w piwnicy było jej duszno, zimno i czuła strach i ten zapach, nafta i spalone, gnijące ciało. Chcesz wody? Zapytał Krzysztof. Mogę pójść do samochodu i wziąć, bo leży tam na siedzeniu. Nie wszystko w porządku zapewniła go kładąc mu rękę na ramieniu na pewno? Tak kochanie to dlatego że tam było duszno Kerski uśmiechnął się do swojej żony i spojrzał na kisiela który położył na stole telefon komórkowy i udawał że jest czymś bardzo zajęty rozumiem że cena wynosi trzysta pięćdziesiąt tysięcy zapytał krzysztof tak kisiel skinął głową i oderwał wzrok od ekranu smartfona. To dobra cena! Zainteresowanie jest duże właśnie dostałem kolejne dwa maile z prośbą o spotkanie. Trzysta tysięcy i umowę podpisujemy dzisiaj powiedziała nagle Kerska. Płacimy gotówką. Kisiel podniósł na nią wzrok i napotkał zimne stalowe oczy. Renata dała się ponieść emocjom. Chciała powiedzieć trzysta dwadzieścia, ale w ostatniej chwili coś skłoniło ją by powiedzieć trzysta. Pomyślała, że to pewnie dlatego, że miała złe przeczucia wobec tego domu i nie chciała, by transakcja doszła do skutku. Nauczyła się słuchać takich przeczuć. Coś tu było nie tak. Była pewna, że sprzedawca ją wyśmieje, ale ten popatrzył na nią z namysłem. Później przeniósł wzrok na Krzysztofa Kerskiego. Mężczyzna zbladł. Na jego twarzy widać było mieszaninę gniewu, zawodu, ale także ulgi Stefan Kisiel nabrał powietrza w płuca i wypuścił je kiwając powoli głową proszę Państwa chciałbym załatwić sprawę szybko więc proponuję cenę trzystu trzydziestu tysięcy to moje ostatnie słowo bo więcej nie dam rady opuścić sam musiałbym mieć zgodę zarządu bądźmy poważni zgoda powiedział Kerski i ścisnął żonę za rękę by nie oponowała Renata nie miała serca się sprzeciwić widząc radość w jego oczach. Była przekonana, że zrobili źle i będą tej decyzji żałować. Nie wiedziała tylko dlaczego Kerscy nie mieli wiele rzeczy do przeprowadzki więc już po tygodniu wprowadzili się do nowego domu. Stefan Kisiel miał rację było tam już niemal wszystko czego potrzebowali Wystarczyły tylko dwa łóżka, które Krzysztof skręcił w ciągu czterech godzin. Wynajął też samochód dostawczy i przywiózł ich rzeczy z dwupokojowego mieszkania w Warszawie, w którym gnieździli się, ciułając każdy grosz do tego stopnia, że Kerski chodził ostatnie trzy sezony w tych samych zimowych butach. Przywiózł też sztalugi Renaty, które od porodu Kasi stały zakurzone w piwnicy. Kerska zrezygnowała z malowania, które było jej pasją, bo farby i płótno nie były tanie, a oni mieli wiele wydatków. Nie było ich także gdzie rozstawić. Zobaczył w oczach żony łzy, gdy ustawił je w pokoju na piętrze. Kupił też nowe farby, płótno i pędzle. Uściskała go. Po latach wyrzeczeń mogła znowu malować, a nie tylko robić projekty graficzne na komputerze w ramach pracy zawodowej. Brakowało jej zapachu farby. Komputer zabierał malowaniu całą magię i splendor. Stare mieszkanie mieli zamiar wynajmować, więc nie zabrali niemal żadnych mebli, oprócz brązowego skórzanego fotela, na którym Kerska uwielbiała siadywać i czytać książki. Krzysztof przywiózł rodzinę do nowego domu piętnastego sierpnia. Spodziewał się, że Kasia, jego córka, będzie płakała przez pierwsze dni. Miała swoje koleżanki w przedszkolu i nie do końca zdawała sobie sprawę, że ich już nie zobaczy. Dlatego zrobił jej wcześniej w ogrodzie huśtawkę na starej jabłoni, a także postawił piaskownicę do zabawy. Skosił też chwasty i wysoką trawę. Kisiel nie kłamał. W ogródku znalazł tylko kilka puszek po piwie, które ktoś pewnie przerzucił przez płot, wracając z lasu, oraz kilkanaście foliowych opakowań, przyniesionych zapewne przez wiatr. Miejsce było bezpieczne do zabawy. Na kasie czekał też jej własny pokój do którego oprócz kolorowego łóżka, szafek i biurka wstawił domek dla lalek. Córka Krzysztofa była jednak zachwycona nowym domem. Cały dzień, aż do wieczora, bawiła się w ogrodzie, a potem zdecydowała, że będzie spać sama w swoim pokoju. Kerscy byli przygotowani, że zechce spędzić z nimi kilka pierwszych nocy, ale uparła się, że chce być sama. Pozwolili jej na to. Jesteś szczęśliwa? Kerski zapytał żonę, kiedy położyli się w łóżku. Przytuliła się do niego. Tak, mruknęła, mamy własny dom i mogę malować jak dawniej. Ty masz blisko las, a w tym jeziorze możesz połowić, a to wszystko bez zrujnowania naszych finansów. No, oszczędności już nie mamy i do tego kredyt niewielki, ale jest. No, ale niewielki dzięki tobie, dodał Kerski. Wtedy, jak walnęłaś mu tymi trzystoma tysiącami, to myślałem, że każe nam spadać na bambus. Nieźle go wyczułaś. Szczerze mówiąc to, byłem wtedy na ciebie zły, bo ja bym wziął z pocałowaniem ręki za trzysta pięćdziesiąt, ale potem opuścił naprawdę dużo. To było dziwne, prawda? Tak jakoś był przygotowany. Tak, teraz myślę, że mogłam ugrać więcej, ale tak na mnie spojrzałaś. — Myślisz, że zszedłby do trzystu jednak? — Nie wiem. Takie domy chodzą i po siedemset. No nie wiem, ale śpijmy już, bo już jestem taka zmęczona. Jutro pomaluję trochę. Już tak dawno nie dotykałam pędzla. Nie powinieneś kupować mi tych farb i płócien, bo drogie pewnie były. — Zasłużyłaś, bo wyrwałaś mu dwadzieścia tysięcy. Kerski pocałował żonę w czoło, położył się na swoim miejscu i zamknął oczy. Renata skropiła poduszkę amolem, wzięła chmielową tabletkę na sen i już po piętnastu minutach lekko pochrapywała. Krzysztof był jednak zbyt podekscytowany, żeby zasnąć. Miał jeszcze tyle rzeczy do zrobienia przy domu, ale lubił takie wrace. Nie mógł doczekać się poranka i układał sobie plan działania. Noc była parna i gorąca. Otwarte szeroko okno niewiele pomagało. Przewracał się z boku na bok. Nagle usiadł na łóżku i wciągnął uważnie powietrze. Wydawało mu się, że wyczuł dym. W pierwszej chwili chciał obudzić Renatę, żeby to potwierdzić, ale zrezygnował. Spała mocno. Boso podszedł do okna. Noc była bezchmurna, księżyc i gwiazdy świeciły jasno na niebie. W oddali ciemniał las. W oknach sąsiada paliło się światło. Rut przykleił mu kartkę na drzwi, by się z nim skontaktował jak najszybciej, ale Krzysztof nie miał do tego głowy. Miał ważniejsze sprawy niż rozmowy z niespełna rozumu staruszkiem. Wiedział jednak, że niedługo będzie się musiał zapoznać z jedynym sąsiadem. Nagle serce otoczył mu lód. Trawnik pod domem był oświetlony. Jakby na dole, w salonie, ktoś zapalił światło. Wychylił głowę przez okno. Miał wrażenie, że to ogień. Szybko wyszedł na korytarz. Na suficie nad schodami dostrzegł żółtą plamę światła, jako do ognia. Zapach dymu stał się wyraźniejszy, ale to nie był pożar. Może jakieś spięcie instalacji elektrycznej. Pomyślał w połowie biegu schodów, zauważył już, co się stało. Zatrzymał się zdumiony, bo w kominku palił się ogień. Tylko jedna osoba mogła go rozpalić. Jego strach zamienił się w gniew. Wszedł po schodach i otworzył drzwi pokoju Kasi. Był zły, bo kategorycznie zakazał jej zabaw z ogniem. Miał zamiar odezwać się, ale zamknął usta, bo zobaczył, że dziewczynka śpi. Nie mogła aż tak dobrze udawać. Podszedł do niej, próbując nad sobą zapanować. Miała rozchylone wargi, całkowicie regularny oddech, a na poduszce dojrzał wilgotną plamkę śliny. Zrozumiał, że to nie Kasia, zresztą ona by przecież siedziała tam na dole i patrzyła w płomienie, a nie poszła spać. Ktoś inny rozpalił w kominku. Serce zabiło mu mocniej. Nagle przypomniał sobie słowa Kisiela o tym, że staromiejski lubił w nocy czytać przy kominku. Przypomniał sobie również napis pod kanapą, który wykonał jego sąsiad. Przełknął ślinę i powoli wycofał się na korytarz. Ogień trzeba było zgasić i tylko on mógł to zrobić. Nagle ich nowy dom wydał mu się obcy. Nie znał go. Przed nim należał do tylu osób, a on nawet nie zapytał, kto to był, nie poznał ich historii. Wiedział tylko o tym staruszku staromiejskim. Ale co tu się działo wcześniej? Położył dłoń na poręczy i zaczął schodzić po trzeszczących schodach, ale już powoli. Serce coraz mocniej uderzało mu w piersi, pochylił głowę i zobaczył regał z książkami. Miał zamiar wiele z nich przeczytać, większość to były kryminały. Drgnął, bo pamiętał, że wszystkie półki od podłogi po sufit były szczelnie zapełnione, ale teraz na środkowej widniała czarna wyrwa, jak szczerba po wybitym zębie. Renata nie wyjęła tej książki, bo używała elektronicznego czytnika. A dla Kasi to było za wysoko. Poczuł, że jego nogi stały się ciężkie. Czyżby duch? Nie. Nie wierzył w takie rzeczy. Kiedy jednak zszedł kolejnych kilka stopni i skierował wzrok w stronę kominka, to chociaż nawet przed sobą by się do tego nie przyznał, spodziewał się siwej głowy z saromiejskiego, wystającej z nad kanapy i pochylonej nad książką. Odetchnął, bo kanapa była pusta. W kominku pełgał mały płomień powoli trawiąc dwie oparte o siebie szczapy drewna żółte, przyjemne ciepłe światło oświetlało salon rzucając na ściany lekko drżące cienie tylko kto rozpalił w kominku szepnął wiedział że ktoś musiał rozpalić ogień sam się przecież nie zapalił zszedł pewnie po schodach stopnie skrzypiały przy każdym kroku wydawało mu się że o wiele głośniej niż wieczorem i wtedy zobaczył fotel, brązowy fotel Renaty, który przywiózł z Warszawy. Ktoś go przesunął. Pamiętał wyraźnie, że postawił go równo z kanapą. Tak zdecydowała Renata, bo przeszkadzał jej, jak wnosiła na górę ubrania. Poprosiła go przecież. A teraz ciężki mebel o wysokim oparciu, popękanej skórze i wytartych podłokietnikach stał tuż przed oknem, jakby ktoś tam siedział i patrzył na zewnątrz w ciemną noc. Tak, tam mógł ktoś być nawet on, gdy siadał w starym fotelu Renaty, nie był na tyle wysoki, by głowa wystawała mu ponad oparcie. Przeszedł go zimny dreszcz I jeszcze przed chwilą miał spocone dłonie, ale teraz zapragnął założyć coś na stopy. Parzyły go, jakby stąpał po lodzie. Drewno w kominku trzasnęło głośno. Niemal podskoczył, a gardło ścisnęło się na chwilę. Odetchnął głęboko. Nie można powiedzieć, że się bał, ale odczuwał nieprzyjemny niepokój. Skierował się wprost do fotela, zamierzał iść szybko i zdecydowanie, ale skończyło się na tym, że szedł powoli stopa za stopą. Pośpiech nie był przecież konieczny, ogień był wątły i tlił się wyłącznie w kominku, nie groził im pożar. Jestem ojcem rodziny, powiedział do siebie, Było panować strach. Zawsze to powtarzał, gdy trzeba było zrobić coś trudnego i nieprzyjemnego. Spojrzał w czarne okno obok kominka, by zobaczyć, czy ktoś tam siedzi i przez chwilę wydawało mu się, że widzi kłąb bardzo ciemnego dymu, takiego, który powstaje, gdy pali się oponę. Kłąb wydawał się mieć ludzki kształt. Był to niezwykle niski i szczupły mężczyzna, może nawet chłopiec. I z każdym krokiem... Dym wydawał się żednąć, aż w końcu się rozwiał. Krzysztof obszedł fotel z lewej strony i popatrzył na siedzisko. Wypuścił spód powietrze. Nikt tam nie siedział, ale na lewym podłokietniku leżała otwarta książka. Był to stary kryminał o tytule Śmierć wisi na włosku. Podniósł ją i popatrzył rozkojarzonym wzrokiem na treść. W żołądku poczuł lód. Usiadł w fotelu. I drżącą dłonią dotknął czoła. Strony były zamazane w większości węglem, czysty pozostał tylko fragment. Przeczytał go jednym spojrzeniem, połknął jak gorzką pigułkę lub wstrętne lekarstwo. Uciekaj, uciekaj daleko, powiedział starzec do dziewczynki. Kręcił przy tym głową, a szaleństwo ani na chwilę nie opuszczało jego oczu. Uciekaj, bo inaczej umrzesz. Ale tutaj mój dom powiedziała dziewczynka uciekaj stąd twój dom jest tam gdzie twoja rodzina ojciec i matka brat i siostra uciekaj póki jeszcze nie jest za późno krzysztof zamknął książkę z trzaskiem to była wiadomość dla niego już wiedział o co chodzi to nie żaden duch to musiał być ten wariat przed którym ostrzegał go kisiel ten piotr Rzut, jego sąsiad wezbrał w nim gniew i cały strach ulotnił się. Miał ochotę złożyć mu wizytę natychmiast w nocy, by sobie nie myślał, że może tak sobie pogrywać. Rzucił książkę na kanapę i ruszył korytarzem w stronę kuchni. Chciał nabrać trochę wody do garnka i zgasić ogień w kominku. Zauważył jednak, że spod drzwi do piwnicy sączy się żółte światło. Dlaczego się paliło? Pomyślał, że to ród i może będzie mógł go przyłapać na gorącym uczynku. Podszedł do drzwi piwnicy i otworzył je gwałtownie. Ze środka powiało przyjemnym chłodem. Na dole nikogo nie było. Chciał tylko wyciągnąć rękę i zgasić światło, ale poczuł ochotę, by wejść tam tylko na chwilę. Pod kapał mu z czoła, a dłonie nadal były mokre. Zszedł powoli po schodach na szarą betonową podłogę. Pod nagimi stopami poczuł drobne kamienie i piasek. W pomieszczeniu nie było nic. Oprócz stojącego w rogu dywanu, porąbanych szczab drewna i tej starej, żeliwnej klapy, zamkniętej na czerwoną potężną kłódkę. Klęknął przy niej. Klapa odstawała na kilka milimetrów, jakby ktoś zamykając ją, nie dostrzegł na krawędzi betonu, drobnego kamienia. Obiecał sobie, że weźmie następnego ranka piłkę do metalu i wreszcie przetnie tę kłódkę, do której nie miał klucza. Kisiel go nie dostarczył, chociaż obiecał. Krzysztof postanowił, że musi przecież znać każdy zakamarek tego domu. Był tu gospodarzem. Nie mógł tak tego zostawić. To był jego dom. Wstał z klęczek i syknął. Poczuł ból na podeszwie prawej stopy. Uniósł ją, by zobaczyć, co się stało, i przeklął swoją bezmyślność. Dokładnie po środku stopy, w równej odległości między palcami a piętą, tkwił kawałek szkła wielkości połowy paznokcia. Wokół rany zaczęła się już zbierać krew i rozlewać powoli po skórze stęknął i usiadł na podłodze chwycił w palce sterczący ze stopy kawałek szkła i wyciągnął go ze skóry tkwił głębiej niż początkowo myślał krew zaczęła lecieć ciurkiem kapała na beton i spływała w stronę krawędzi klapy nie miał czym zatamować krwotoku plastry były w kuchni w końcu z westchnieniem zdjął koszulkę i owinął ją wokół stopy. Łatwiej było przecież wrzucić do pralki zakrwawiony podkoszulek, niż myć krew ze schodów, podłogi na korytarzu i w kuchni. Zresztą podkoszulek był już poszarpany, sprany i miał kilka dziur na plecach. Kerski wstał i zaczął kuśtykać w stronę schodów. Syczał przy każdym kroku. Kiedy postawił stopę na pierwszym stopniu, chwycił się poręczy i przystanął, żeby odpocząć. Wtedy usłyszał za plecami... Że ktoś wciąga łapczywie przez usta powietrze. chwilę potem rozległo się siorbanie i mlaskanie. Odwrócił się w stronę klapy. To stamtąd dochodziły dziwne odgłosy. Nadstawił uszu, ale nie poruszył się. Serce łomotało mu w piersi. Na plecach poczuł zimno, jakby ktoś przesunął mu wzdłuż kręgosłupa kostkę lodu. Zadrżał mimowolnie. Głupota szepnął, by odpędzić strach. Ale nie przekonał siebie. Wiedział, że jakby poszedł na górę od razu to oznaczałoby, że się boi, a przecież nie mógł się bać we własnym domu. Dlatego czekał tam, nie oddychając, trzydzieści długich sekund, ale odgłos nie powtórzył się. Odetchnął. Stary dom, pomyślał, muszę się do tego przyzwyczaić. Wszedł po schodach i zgasił światło w piwnicy. Na korytarzu wypełnił płuca powietrzem, a potem wypuścił je powoli. W kuchni odnalazł apteczkę, zdezynfekował ranę i nakleił plaster. Potem wziął dzbanek z szafki, nalał do niego wody i poszedł do salonu. Zalał palące się drewno. Zwęglone szczapy zasyczały niechętnie i ogień zgasł. Odniósł dzbanek na miejsce, wcisnął leżący na fotelu kryminał w dziurę na półce i poszedł na górę, do żony. Położył się na łóżku tak cicho, że jej nie obudził. Renata poprawiła szlafrok i wyjrzała przez okno w kuchni. Zadrżała z zimna. Wciąż siąpił deszcz. We wrześniu poranki zrobiły się już chłodne. Przed lasem wiła się jeszcze poranna mgła. Nie mogła uwierzyć, że mieszkają w nowym domu. Minęło już ponad trzy tygodnie, a to wszystko nadal było jak sen jak wakacje. — Chcę mięso! — krzyknęła Kasia, która siedziała przy stole i niechętnie żuła owsiankę. — Dlaczego nie dajesz mi mięsa, mamo? Dziewczynka przestała grzebać w misce widelcem i spojrzała gniewnie na matkę. Zmarszczyła brwi i zacisnęła usta, robiąc z nich cieniutką, siną linię przecinającą różowe, pulchne policzki. Podparła pięściami brodę. — Zawsze jedłaś owsiankę i ci smakowała — Odparła Renata, wzdychając. – Wkroić ci banana? – zaproponowała. – Nie! – krzyknęła Kasia. – Chcę mięsa! Renata podeszła do ekspresu do kawy. Maszyna zmiliła ziarna, potem zasyczała, krztusiła się przez chwilę i w końcu zaczęła się z niej sączyć ze zgrzytem ciemnobrązowa stróżka. – Ty! – pisnęła Kasia i odsunęła od siebie miskę tak gwałtownie, że część szaro-białej zawartości Chlapnęła na obrós. Renata odwróciła się do niej. Popatrzyła na swojego niebieskookiego anioła o kręconych włosach. Poczuła ukłucie w sercu. Od szesnastego roku życia była wegetarianką. Nie zabraniała Kasi mięsa, ani nie narzucała jej swojej ideologii żywieniowej, ale dawała jej mięso rzadko, zgodnie z piramidą żywieniową. I do tej pory córka na to nie narzekała. Co jej się stało? Ostatnio stała się opryskliwa i gwałtowna. Na początku Renata obwiniała o to nowe przedszkole i stres z tym związany, ale teraz już wszystko powinno się unormować. Do kuchni wszedł Krzysztof, był ubrany w dżinsy i koszule, odebrał podaną przez żonę czarną kawę, nie jadał śniadań. Nie mięso. Poskarżyła mu się Kasia, próbując rozegrać rodziców przeciwko sobie, jak każda sprytna pięciolatka. — A jakie mięso? — zapytał, zaglądając do lodówki. — Tak jest czegoś, co chodziło i żyło, a teraz jest martwe. – powiedziała poważnie Kasia, bez cienia uśmiechu. Kerski popatrzył na żonę ze zdziwieniem, a potem odwrócił się do córki. — Nie ma. Dzisiaj piątek i się mięsa nie je. Wytrzymasz jakoś chyba? Kasia pokiwała niechętnie głową. — Ale następnym razem chcę mięso. I takie prawdziwe mięso. No dobra, to umyj zęby i ubieraj się. Jedziemy do przedszkola. Ale ona w ogóle nie zjadła owsianki, zaprotestowała Renata. Pogłoduje godzinę, to jej nie zaszkodzi, powiedział Krzysztof. W przedszkolu też jest śniadanie. Po pięciu minutach siedzieli już w samochodzie. Kerski pięć dni wcześniej kupił dwudziestoletniego Land Rovera. Na te wąskie, pełne dziur i błotniste drogi potrzebował samochodu z napędem na cztery koła. Kasia siedziała z tyłu, wpięta w fotelik. Patrzyła w okno. — A tam kto mieszka? — zapytała, wskazując na dom pod lasem. — Tam? Pan Rut? — odpowiedział Krzysztof. Mimo postanowienia sprzed miesiąca nie złożył mu wizyty. Do tego nadal nie zmienił kłódki w piwnicy. Ale było tyle do zrobienia i w domu, i różnych formalności. Wszystko zaczęło się układać. Wymienił zamki w drzwiach wejściowych na dwie ciężkie zasuwy i już nikt więcej po nocach nie zapalał drewna w kominku. Był już pewien, że to zrobił ten ród albo jego syn. Nawet mijał ich kilka razy samochodem. Nadal miał zamiar ich odwiedzić, bo nie chciał zrobić sobie z nich wrogów. Kiedy ma się jednego sąsiada, lepiej żyć z nim w zgodzie. Zresztą, dlaczego on miał wykonywać pierwszy ruch? Równie dobrze to ród mógł go odwiedzić, tym bardziej, że zostawiał jakieś bzdurne karteczki i włamywał się do jego domu. A dlaczego nie widzieliśmy pana Ruta? zapytała Kasia. Bo sobie tam siedzi i mieszka sam. Może lubi samotność. Nikt nie lubi być sam. Tak mówi ksawery. O, to ksawery wie tyle o życiu. Ile on ma lat? Pięć? No, ale on jest bardzo mądry. Fajnie, że kogoś poznałaś tak szybko. Też się cieszę, tato. Ksawery jest najlepszy. Krzysztof wwoził Kasię do przedszkola, które znajdowało się w słupsku. Droga zajmowała mu pół godziny. Chociaż Kasia była bardzo grzeczna i potrafiła się godzinami bawić samotnie, pozwalając rodzicom efektywnie pracować, to jednak chcieliby bawiła się z dziećmi i zdobywała umiejętności społeczne. Matka Renaty, gdy się o tym dowiedziała, była oburzona nie mogła sobie wyobrazić że rodzice chociaż pracowali w domu wysyłali dziecko do przedszkola nie było tygodnia by Krzysztof nie dostał od niej złośliwego smsa o tym jak kasia się męczy ale nauczył się je ignorować zresztą teściowie byli już bardzo bardzo daleko prawie w innym świecie gdy dojechali do przedszkola kasia przebrała się i poszła do swojej grupy przedszkolanka poprosiła Krzysztofa na stronę to była młoda dziewczyna z tipsami, mocno umalowana. W dłoni trzymała błyszczący od brokatu telefon komórkowy. Chciałam powiedzieć, że córka ugryzła kolegę w rękę i go bardzo bolało. Może jej dokuczał wie pani jacy są chłopcy. No ja nie widziałam żeby jej dokuczał powiedziała. Nie ma opcji, bo ona była przedtem na innych zajęciach. Krzysztof pokiwał głową, chociaż sądził, że przedszkolanka częściej patrzyła na swój skrzący się od brokatu telefon komórkowy, niż na dzieci. Kiedy to było? Wczoraj? Tak, ale nie zdążyłam z panem porozmawiać, bo pan szybko ją zabrał. Ktoś inny ją przyprowadził, a ja wtedy byłam zajęta. Miałam wczoraj machnęła nagle ręką. Dobrze, ale mniejsza z tym. Pan zobaczy, bo zdjęcie zrobiłam. Powiedziała i podsunęła mu pod nos ekran smartfona. Krzysztof poczuł gorąco w piersi, zaczerwienił się, jakby to on był winny. Na zdjęciu widniało dziecięce przed ramię. W centrum widać było strób wielkości pięciozłotówki, otoczony kręgami fioletowej i żółtej tkanki. Rana podeszła ropą. Jak to się stało? Szepnął. Katarzyna podeszła do niego i go po prostu ugryzła. Bez powodu, moim zdaniem, a jak był powód, to odczekała z tym zachowaniem bardzo długo wyglądała na zupełnie spokojną, a potem to. Wskazała jeszcze raz na ekran. Krzysztof wyczuł, że przedszkolanka jest bardzo zdenerwowana. Nie mówiła już o jego córce Kasia, jak jeszcze kilka dni temu, tylko Katarzyna. Ale jak to przecież wygląda jak. Bo ona nie ugryzła zwyczajnie jak inne dzieci. Inne dzieci chcą zadać ból. Najczęściej nawet nie pojawia się krew. Rzadko się zdarza, żeby uszkodziły skórę ale Katarzyna oderwała Tomkowi kawałek ciała. Wyszerpnęła zębami kawałek skóry i... Wie pan, co dalej? Nie. Stęknął tak cicho, że słowo, które wypowiedział, nie dotarło nawet do jego uszu. Przedszkolanka jednak wyczytała je z jego bark. Połknęła tę skórę. Widziała to pani? Dzieci powiedziały. Ale przed chwilą pani mówiła, że widziała, jak gryzła. Tak, ale zajęłam się Tomkiem. To jemu wygryziono kawałek ciała. Ale co pan sugeruje, że kłamie? Nie, nie. Krzysztof uniósł ręce defensywnie. Po prostu. Ale dlaczego to zrobiła? Co ten chłopczyk jej zrobił? Nic nie zrobił, mówiłam przecież. Bawił się spokojnie, a ona usiadła obok i go ugryzła. Bez żadnej złości nawet. Nigdy o takim wypadku nie słyszałam. Dzieci tak nie robią, naprawdę. Rozmawiałam z dyrektorką. Trzeba do psychologa ją zabrać na jakąś terapię, bo boję się dzieci same. Zas Ugryzła się w język. Krzysztof był tak przejęty, że nie zapytał dlaczego zostawia dzieci same, bo przecież nie powinna. Ale najgorsze jest to, proszę pana, że ona nie widziała w tym nic strasznego. Powiedziała, że Ksawery jej powiedział, że on tak się bawi. Tak, to jej najlepszy przyjaciel, przytaknął Krzysztof. Ciągle o nim opowiada, może to on ją namówił przecież. Moja córka to w ogóle Ksawery, proszę pana, nawet jej nie zna. Przerwała mu przedszkolanka. Katarzyna tłumaczyła się, że to ksawery kazał jej odgryźć żywe mięso i połknąć. No i to zrobiła. To może ten ksawery kłamie, podsunął Krzysztof. Podjudził ją, a teraz kłamie. Nie kłamie. Ksawery jest w innej grupie. Nigdy nie widziałam, żeby rozmawiał z Katarzyną. Na pewno nie kłamie. To pana córka kłamie, niestety. Nagle Krzysztof zenerwował się tymi atakami na kasie. To była przecież niewinna dziewczynka. Nigdy nie sprawiała tego rodzaju kłopotów. To może pani lepiej zacznie pilnować dzieci, co? Ja się skontaktuję z rodzicami tego pogryzionego chłopca. Ciekawe co pani wtedy robiła, pewnie ją piła się w komórkę i oglądała seriale, bo ten telefon wygląda jakby był przyklejony do pani dłoni. Przedszkolanka poczerwieniała i wyszła bez słowa, będę rozmawiał z dyrektorką krzyknął za nią wyszedł z przedszkola roztrzęsiony. Jak to możliwe, jego mały, śliczny aniołek nie skrzywdziłby nawet muchy? Wsiadł do samochodu i czekał dziesięć minut za kierownicą. Był zbyt zdenerwowany, by prowadzić. Zastanawiał się nad zachowaniem córki. W domu była taka spokojna. Spodziewali się, że będzie się bała spać sama w pokoju, ale ona uwielbiała tam zasypiać. Gasiła światło i przesypiała osiem do dziesięciu godzin każdego dnia. Bawiła się w ogrodzie, w nocy chodziła do toalety i nie zapalała światła, nie miała koszmarów. Raz wszedł do łazienki i niemal się przed nią obnażył, bo siedziała w ciemności na sedesie w środku nocy. Kiedy się odezwała, serce mu się tak szarpnęło ze strachu, że poczuł ból w klatce piersiowej. Czy to było możliwe? Że kumulowała gdzieś całe to napięcie związane z przeprowadzką i tak znajdowało ono ujście? Włożył kluczyk do stacyjki i uruchomił silnik. Postanowił, że porozmawiają z córką o tym wszystkim razem, w niedzielę. Wcześniej musiał pojechać do Warszawy. Sprawa pogryzienia Tomka musiała poczekać. Nie chciał o tym rozmawiać z Kasią na świeżo. Był tym wszystkim zbyt zdenerwowany. Postanowił też, że o ugryzieniu powiernacie dopiero po powrocie do domu w niedzielę. Wiedział, że nie lubiła zostawać sama, a to byłoby dla niej dodatkowe źródło stresu. Słodkich snów córeczko. Powiedziała Renata głaszcząc się po głowie, dziewczynka uśmiechnęła się i zamknęła oczy. Na pewno będę miała dobre sny, mamo. Zawsze jak tu mieszkamy, mam dobre sny. To dobrze, kochanie, cieszę się. Kerska poczuła, że na serce wchodzi jej coś ciężkiego i zimnego. Wszyscy kochali ten dom i Krzysztof, który uwielbiał zajmować się ogrodem i naprawiać różne elementy w domu, jak i Kasia. Zrośli się z tym miejscem niemal natychmiast, a ona z jakichś powodów nie potrafiła, mimo tego, że w końcu mogła malować. Kilka wieczorów pracowała nad czymś radosnym, co mogliby powiesić w salonie, ale na płótnie pojawiała się bura sadza, coś wijącego się, oślizłego i odpychającego. To właśnie się działo w jej duszy. Czasami w nocy nachodził ją strach, że niedługo coś się stanie, coś bardzo złego. Ale odpędziła te myśli, jeszcze raz pogłaskała Kasie po czole i wstała. Prześlizgnęła się wzrokiem po półce pełnej zabawek i dojrzała na niej czarnego, pluszowego kota, z którym Kasia spała od drugiego roku życia. — A kotek Mamrotek śpi dzisiaj na półce? — zapytała zdziwiona. — Tak, mamo, nie potrzebuję go już. Ksawery nauczył mnie, jak mieć dobre sny. — Ach, ten Ksawery! — uśmiechnęła się. Cieszę się, że masz takiego fajnego kolegę. Może go zaprosimy to pobawicie się w ogrodzie. Na razie nie jest gotowy byście go poznali, ale mówi, że to nastąpi. Renata roześmiała się. To dobrze, chętnie go poznam. Wydaje się być interesującym chłopcem. Kasia przykryła się i odwróciła do ściany. Dobranoc, mamo. Dobranoc, kochana. Kerska wyszła z pokoju córki i skierowała się do sypialni. Cieszyła się, że Kasia tak szybko nauczyła się spać sama w pokoju dzięki temu jej życie seksualne z Krzysztofem odżyło nie musiała już tłumić każdego odgłosu i mogli się kochać kiedy chcieli jak Kasia była w domu to włączali muzykę i zamykali pokój na klucz w sypialni wyjęła z szafki ciepły gruby koc wcisnęła pod pachę czytnik książek i powoli zeszła po schodach do salonu wiedziała, że tamtej nocy nie będzie w stanie zasnąć nawet nie próbowała kłaść się w łóżku, to nie miało sensu w Warszawie, w ich ciaśniutkim mieszkanku też bała się, gdy Krzysztof spędzał noc poza domem, a tutaj, na tym odludziu, kto miałby jej pomóc? Nikt oprócz tego sąsiada, którego nawet jeszcze nie odwiedzili, poczuła ukłucie wstydu, to nie było uprzejme z ich strony, powinna upiec ciasto i iść go odwiedzić z całą rodziną, ale Krzysztof był przeciwny. Sądził, że starzec chciał ich wykurzyć z tego domu, bo planował go odkupić za bezcen. I stąd te dziwne sprawy z kluczami i karteczki z ostrzeżeniami. Renata czuła jednak, że to nie jest prawda. Od początku miała wrażenie, że winny jest dom. Nie w sensie fizycznym, bo przecież dom nie pisał wiadomości na wydartych z zeszytu kartkach papieru, ale metafizycznym. Z Krzysztofem nie chciała o tym rozmawiać. On miał bardzo sprecyzowane poglądy na takie tematy. Uważał, że świat duchowy nie istnieje, a wszystkie nadprzyrodzone zjawiska mają przyczynę w hipnozie zbiorowej, autohipnozie, chorobie umysłu lub różnych fizyczno-radiowo-chemicznych anomaliach. Renata sądziła inaczej. Jej babcia miała dar i ona go odziedziczyła. Babcie na jej wsi nazywali wieszczuchą. Pośredniczyła między umarłymi i żywymi, a także doradzała przy podejmowaniu ważnych życiowych decyzji takich jak małżeństwo przeprowadzka lub kupno domu i nie robiła tego zawodowo, tylko kurtuazyjnie ludzie przynosili jej za to jakieś podarki, ale ich nie wymagała. Renata też miała dar, może nie tak potężny, ale wiele rzeczy po prostu wiedziała w ich nowym domu mieszkało coś złego. Nie wiedziała czy mogło im zrobić krzywdę, najprawdopodobniej nie ale było obecne na pewno najgorsza była piwnica renata nie miała wątpliwości że stało się w niej coś złego jej nie mogło oszukać pomalowane ściany i świeży tynk stamtąd cuchnęło śmiercią i czasami ten zapach wchodził po betonowych schodach snuł się po podłodze i łapał ją za kostkę a zimno które ją przechodziło czuła nawet w zębach położyła koc na kanapie i zajrzała do szafki obok kominka. Była niemal pusta, Przekleła w myślach. Zapomniała poprosić Krzysztofa, by przyniósł drewno, a drewno było w piwnicy. Wiedziała, że te kilka cienkich szczapek, które były w środku, nie starczą jej na całą noc. Zaplanowała bowiem, że będzie czytać całą noc przy kominku, w swoim ulubionym fotelu, jak ten poprzedni właściciel, pan Staromiejski. A jak nawet zaśnie, to nic się nie stanie. Ale gdy w kominku nie będzie ognia. Stanie się zbyt zimno i koc nic nie pomoże westchnęła i spojrzała w stronę korytarza, w którym znajdowały się drzwi do piwnicy. Od momentu kupna domu zeszła tam tylko jeden raz z Krzysztofem dwa dni po przeprowadzce i szeroko otworzyła wtedy wewnętrzne oczy. To babcia róża ją tego nauczyła przed śmiercią. Więcej nie zdążyła nauczyła jak otwierać się na nieznane, na to, czego inni nie widzą. Ostrzegała ją tylko, że zbytnie otwarcie wewnętrznych oczu może być niebezpieczne. To tak jak patrzeć wprost na słońce, można oślepnąć na chwilę albo na zawsze. Gdy Renata schodziła po schodach do piwnicy, miała wrażenie, że schodzi do cuchnącego rozkładem bagna. Gdy dotknęła podłogi, jej serce musnęło coś wilgotnego i zimnego. Zadrżała, zobaczyła bezzębne usta i nagi ciała. Zanurzone we krwi Usłyszała piskliwe krzyki Palących się żywcem Spłomieni wyłoniły się dziecięce rączki i nóżki Wszystko spowijał gęsty duszący dym A potem Doszedł ją odgłos siorbania Mlaskania Chrzęst rozrywanych tkanek I chrupot miażdżonych zębami kości Otworzyła oczy Nie mogła oddychać Dusiła się Chciała zawołać Krzysztofa Żeby stamtąd wychodzili Ale nie mogła Gardło ścisnęło jej się ze zgrozy. On układał pod ścianą drewno nieczuły na aure piwnicy i tego, co było pod klapą. Nie mogła tam wytrzymać ani sekundy dłużej. Szlam wdzierał jej się do ust nosa i powoli wlewał się do gardła. Czuła na języku jego konsystencję, gęste błoto z między zębami ziarnami piasku i drobnego żwiru odwróciła się w stronę schodów. Miała wrażenie, że do kostek ktoś przywiązał jej żelazne kule. Gdy dotknęła poręczy, poczuła, że miała plecy mokre od potu. Była bliska omdlenia, ale znalazła siłę, by krok po kroku wyjść z piwnicy. Każdy pokonany stopień schodów dawał jej więcej tlenu i siły i dała radę wydostać się ze szponów tamtego miejsca. Gdy przekroczyła próg i wyszła na korytarz, upadła i łapała powietrze, jakby wyszła z lodowatej wody. Wtedy zamknęła wewnętrzne oczy tak mocno, jak tylko potrafiła. Zanim na górę wszedł Krzysztof, doszła do siebie na tyle, że niczego nie zauważył. Dlatego Renata nie chciała od razu schodzić po drewno. Musiała się psychicznie przygotować, zamknąć się na to, co tam było, co tam gniło i czekało. Zdecydowała, że najpierw zrobi sobie kawę. Kiedy przechodziła przez korytarz między salonem i kuchnią, Popatrzyła na drzwi do piwnicy. Były lekko uchylone. Wyciągnęła rękę, popchnęła je i zamknęły się z trzaskiem. W kuchni oparła się o parapet i popatrzyła przez okno. Światło w domu sąsiada paliło się nad czarnym lasem, olbrzymiał pomarańczowy księżyc, a niebo było najeżone gwiazdami. Nasypała kawy do młynka i nacisnęła guzik a potem z przyjemnością słuchała chrzęstu miażdżonych ziaren, trzasków urządzenia, a na końcu cieknącego powoli do filiżanki czarnego, aromatycznego płynu. Te odgłosy i zapachy przypominały jej Krzysztofa. Miała wrażenie, że zaraz zbiegnie ze schodów, weźmie ją w ramiona i zapyta – to dla mnie? Kiedy przełknie pierwszy łyk, ona zapyta – smakuje ci? On przymknie oczy, mruknie z zadowoleniem i powie, patrząc jej w oczy – Smakuje tak dobrze jak życie z tobą to był ich rytuał zawsze tak robił zawsze to mówił gdy to sobie przypomniała po policzkach popłynęły jej łzy jak chciałaby żeby był teraz z nią były oczywiście chwile kiedy chciała żeby zniknął jej z oczu ale kiedy zdarzała się noc bez niego zapominała wszystko co było w nim denerwujące i pospolite Popatrzyła znowu przez okno, w czarny, oblany bladym światłem księżyca las. Wzięła filiżankę kawy, paczkę wafli śmietankowych z szafki nad zlewem i zaniosła to wszystko do salonu. Postawiła na stoliku obok fotela. Upiła łyk kawy, jak żołnierze kamikadze kieliszek sakę przed samobójczym lotem i odwróciła się w stronę korytarza z drzwiami do piwnicy. Z szafki obok kominka wzięła konopny worek na drewno, zacisnęła mocno swoje wewnętrzne oczy i pokonała szybkim krokiem kilka metrów dzielące ją od białych drzwi do piwnicy. Przed naciśnięciem klamki nabrała powietrza w płuca i po chwili wypuściła je powoli ze świstem. Dam sobie radę, szepnęła. To tylko stare zło, tylko echa dawnych wydarzeń, które z każdym dniem stają się coraz słabsze. Dam sobie radę, powtarzała w głowie. Szarpnęła za klamkę, otworzyła drzwi i zeszła po schodach pewnym krokiem. To, co robiła, przypominało jej nurkowanie. Od razu podeszła do drewna, załadowała do worka piętnaście grubych szczap, a wierzch przysypała drobnymi jak ołówki patyczkami, służącymi do rozpalania ognia. — Tyle powinno starczyć na całą noc — pomyślała. Potem wybiegła na górę i zatrzesnęła za sobą drzwi. Nic nie poczuła. Ani zimna, ani spalenizny, czy gnijącego mięsa. — co za ulga. Co za ulga. Rozluźniła się, a nawet lekko uśmiechnęła. Może nie będzie tak źle. Rzuciła worek z drewnem obok kominka, a potem przyklękła, położyła na palenisko garść patyków i przykryła dwoma grubymi szczapami. Rozpaliła ogień gazową zapalarką. Nie minęło pięć minut, a siedziała wygodnie w fotelu przykryta kocem, popijała małymi łykami kawę i zagryzała waflami. Na podłokietniku leżał czytnik z horrorem o czterech mężczyznach znajdujących opuszczony dom w starym norweskim lesie. Lubiła czytać straszne historie o lesie w domowym zaciszu. O jedenastej poszła na górę po słuchawki i telefon komórkowy. Kiedy oczy były już zmęczone, robiła sobie półgodzinne przerwy i słuchała audiobooków. Wkładała do ucha tylko jedną słuchawkę tak, żeby nie być odciętą od odgłosów domu. Mogła wołać ją przecież Kasia. W mieszkaniu często wołała ją w nocy, ale tutaj nigdy. Ten dom ją uspokoił, ukoił, a może uwięził. Ta ostatnia myśl pojawiła się nagle i ukłuła te w serce, jak sztylet. Żeby nie zasnąć, robiła sobie kawę za kawą, lub mocną czarną herbatę. Kilka minut po pierwszej w nocy, Kerska usłyszała klekot, jakby ktoś potrącił w piwnicy szczapy drewna które rozsypały się i uderzyły o betonową podłogę senność uleciała w jednej chwili a serce zabiło jej mocniej na karku poczuła ucisk a na szyi zimno jakby na skórę kapnęła kropla lodowatej wody odłożyła czytnik na kanapę i założyła kapcie zatrzymała się jednak zaraz przed tym gdy miała wstać a dlaczego mam tam wchodzić pomyślała może z powodu wilgoci drewno napuchło i kilka szczapek stoczyło się na beton. Takie rzeczy się zdarzają. Po co mam tam iść? Nasłuchiwała kolejne pięć minut, ale hałas się nie powtórzył. Do jej uszu dochodził tylko trzask palącego się drewna i szum wiatru za oknem. Znowu schowała nogi pod koc i zaczęła czytać. Nie mogła się jednak odpowiednio skupić. Ciągle duża część jej uwagi była skierowana na korytarz. Mimowolnie nasłuchiwała i po kilku nieuważnie przeczytanych stronach, kiedy już zaczęła się skupiać na fabule powieści, usłyszała dziecięcy śmiech, zniekształcony przez echo w piwnicy. Nie była pewna, czy słyszy go przez uszy, czy to może jej wewnętrzne oczy. Nagle eksplodował w niej paniczny strach, zgniótł jej klatkę piersiową i nie pozwolił przez chwilę oddychać. Miała wrażenie, że się dusi. Ostatkiem sił powstrzymała się, by nie wciągać powietrza raz za razem odetchnęła głęboko zatrzymała powietrze w płucach i dopiero wtedy zaczęła regularnie oddychać. Wyczuła cuchnący dym, spojrzała na płomień w kominku, ale to nie był dym palącego się drewna. Nie, bo był mdlący, słodki i odpychający. Taki dym wydzielają palące się włosy, tłuszcz i nafta. Tego zapachu nie mogła zignorować. A może mogła? W jej domu przecież nie mogły palić się ciała, a więc zapach nie istniał. To było jej wewnętrzne oko, jak wtedy, gdy zeszła do piwnicy. Zacisnęła zęby. Postanowiła, że będzie siedzieć przy kominku i patrzeć na wyjście z korytarza, w którym znajdowały się drzwi do piwnicy. Będzie siedzieć i pilnować. A jak coś wyjdzie? Zapytała się w myślach. To wyjdzie, odpowiedziała sobie natychmiast. Na fotelu czuła się bezpieczniejsza, była dalej od piwnicy, nie chciała tam schodzić, ale nie mogła już czytać. Litery skakały jej przed oczami i odłożyła czytnik na stolik przed fotelem. Wpatrywała się w korytarz, nawet nie zdziwiła się, gdy usłyszała odliczanie. Spodziewała się czegoś takiego. Dziesięć, dziewięć, osiem. Rozpoznała głos Kasi, stłumiony, zniekształcony przez echo, ale to odliczała jej córka poczuła, że drętwieją jej wargi. Musiała sprawdzić, co się dzieje, dlaczego Kasia jest w piwnicy odrzuciła koc i zaczęła powoli iść w stronę korytarza. Serce zabiło jej silnie, gdy zobaczyła drzwi, poczuła, jak krew pulsuje jej w skroniach. Drzwi były uchylone, a przecież pamiętała, że je zatrzasnęła, gdy wynosiła drewno przechodziła przecież obok nich pół godziny temu, gdy robiła sobie herbatę. Ze środka działa wilgotna ciemność. Siedem, sześć, pięć, cztery. Kasia, jesteś tam na dole? Renata próbowała krzyknąć, ale usta opuściło coś, co było podobniejsze do ochrypłego skrzeku. Przerażenie dusiło ją za gardło tak bardzo, że nie mogła mówić. Wyciągnęła rękę w stronę drzwi, by otworzyć je na oścież, ale te tuż przed nią zatrzasnęły się z hukiem. Widziała dłoń, która chwyciła za klamkę. Skóra była szara, paznokcie czarne. Na schodach usłyszała szybkie kroki bosych stóp. Trzy, dwa, jeden. Stanęła przed drzwiami i położyła rękę na klamce. Wydała jej się lodowatość zimna. Przeszedł ją dreszcz, jakby dotknęła czegoś śliskiego, tłustego i martwego od lat. Serce waliło jej w piersi tak mocno i oddychała tak szybko, że przed oczami wirowały jej kolorowe plamy. Zamknęła usta, żeby uspokoić oddech. Szukam! krzyknęła z piwnicy Kasia, a potem zapadła martwa cisza. Następnie metaliczny brzęk jakby ktoś uderzał w klapę piwnicy, jakby ktoś próbował się stamtąd wydostać. Moja Kerska usłyszała w głowie śliski, zimny głos. Oblepił ją jak pajęczyna. Wił się między myślami, macał i boleśnie szarpał. Ona jest moja, słyszysz? Nie chcę cię tutaj! Precz, precz, precz! Renata poczuła w ustach smak krwi, a płuca wypełnił smród spalenizny i bagiennego zepsucia. I wtedy zrozumiała o kim mówi głos, który wdarł się do jej głowy, mimo że wewnętrzne oczy miała zamknięte tak mocno, jak tylko się dało. Ten głos mówił o Kasi, chciał Kasi, zło chciało zabrać jej córkę. W głowie ukazała jej się nagle twarz jej dziecka, oczy szeroko otwarte, usta wykrzywione strachem. Kasie rozdzierały na strzępy wychudłe ręce, zakończone czarnymi pazurami, kilkanaście rąk, mniejszych i większych, ale wszystkie kościste i silne szarpały policzki, włosy i wargi. Ciągnęły tak mocno, że skóra pękała, tryskała krew. Wyszarpywały kawałki skóry, wydrapywały włókna mięśniowe i mierzyły kości. Usłyszałam laskanie i siorbanie, jakby ciało jej córki było pożerane, a krew wypijana. — Nie! — wrzasnęła z całych sił, pokonując wcześniejszą niemoc. By ratować córkę, była gotowa na wszystko szarpnęła drzwi klamka uderzyła o ścianę i wybiła dziurę w tynku ona się nie liczy liczy się kasia musiała ją ratować musiała to powstrzymać musiała zapaliła światło i zbiegła po schodach chociaż nogi jej mdlały a przed oczami wszystko wirowało ten smród ohydny smród mącił jej myśli na dole zauważyła kasię w piżamie i na bosaka dziewczynka szarpała za czerwoną kłódkę próbując ją wyrwać i otworzyć klapę prowadzącą niżej Robiła to tak gwałtownie i zawzięcie, jakby od tego zależało jej życie. Warczała i oddychała ciężko. Z poranionych stóp pięciolatki sączyła się krew i wymalowała wokół klapy półokręgi. Ona jest moja, Ucho chokerskiej jak sztylet, dźgnął oślizły zimny głos. Kasia! Krzyknęła zrozpaczona, a dziewczynka gwałtownie obróciła głowę w jej stronę. Jej źrenice były brązowe twarz wykrzywiona złośliwym uśmiechem. To nie była jej córka. To była twarz jej córki, ale w środku tego ciała jej nie było. — Ona jest moja! Moja! Wilgotny, zimny głos rozpychał się w głowie Renaty, nie pozwalając na formowanie żadnych innych myśli. Nagle twarz Kasi złagodniała. Tęczówki na chwilę stały się niebieskie. Dziewczynka puściła kłódkę i podbiegła do matki. Objęła ją w pasie. — Ratuj mnie, mamo! Pomocy! Kierska wzięła ją na ręce i przycisnęła do klatki piersiowej. Wstąpiły w nią takie siły, że schody pokonała niemal biegiem. Na ostatnim stopniu odwróciła się i popatrzyła na klapę na dole. Ze szpary wysunął się czarny palec z długim paznokciem i wydawało jej się, że próbował dosięgnąć rozmazanej, wysychającej na betonie krwi Kasi. Zamknęła oczy i otworzyła je ponownie. Palca już nie było. Zacisnęła usta i chciała wejść do korytarza. Przeniosła jedną nogę nad progiem i wtedy poczuła na szyi ból. Kasia zatopiła zęby w jej szyi i szarpnęła. Rozległ się dźwięk rozerwanej skóry. Po klatce piersiowej kerskiej popłynęła ciepła krew. Kobieta straciła równowagę. Chciała się złapać framugi i by jej się udało, ale Kasia odchyliła się gwałtownie w stronę piwnicy. Kerska potknęła się i sturlała się po schodach. Instynkt kazał jej upaść na plecy, by osłonić dziecko, które wydawało się być zainteresowane jedynie tym, by gryźć i wyszarpywać strzępy ciała matki. Renata uderzyła głową o beton. Przez kilka sekund słyszała jedynie dzwonienie, nic nie czuła, a przed oczami widziała ciemność. Ona jest moja, usłyszała ochydny, wilgotny głos. Ciemność ustępowała żółtemu światłu żarówki, zobaczyła twarz Kasi, która się nad nią nachylała. Tęczówki oczu dziewczynki znowu stały się brązowe. To nie były jej oczy. Kasia wytarła dłonią krew z warg. Ona jest moja! — powtórzyła nie swoim głosem. Kerska nie mogła się poruszyć, nawet głową. — Rdzeń kręgowy! Musiałam uszkodzić rdzeń! — pomyślała. Twarz Kasi zniknęła i kobieta usłyszała za sobą zgrzyt starych zawiasów. Jej ciało owiało zimne, trupie powietrze. Coś szło w jej kierunku. Usłyszała wilgotne człapanie, westchnięcia i dziecięce kwilenie. Przerażające dźwięki dochodziły z wielu stron. Zbliżały się razem z zapachem nafty i smrodem gęstego dymu. Były blisko, coraz bliżej, a ona nie mogła się ruszyć. Nie poczuła bólu, gdy zaczęły szarpać jej ciało. Usłyszała zachłanne mlaskanie i siorbanie. — Piją moją krew — pomyślała z rozpaczą. — Piją moją krew. Renata obudziła się z krótkim ochrypłym okrzykiem. Drgnęła. I spod łokietnika na podłogę spadł elektroniczny czytnik książek. Nawet tego nie usłyszała. W głowie dudniła jej krew. Nad górną wargą perlił się pot, chociaż ogień w kominku dogasał i w salonie zrobiło się zimno. Oddychała szybko, przez wyschnięte i obolałe gardło. Próbowała przełknąć ślinę, ale język miała suchy i spuchnięty sięgnęła do stolika i dopiła do końca zimną herbatę. Wciąż przed oczami pulsowały jej przerażające obrazy krew, czarne szpony, uchylona klapa, ale najgorsze było uczucie, że w ciele jej córki jest coś obcego, ale to był tylko koszmar, tylko koszmar. Opuściła nogi na podłogę. Zdrętwiały, tak samo jak kark i lewa ręka. Musiała być bardzo zmęczona, by zasnąć w takiej pozycji. Za oknem mrok nocy zamienił się w szarówkę poranka. Pod lasem podniosła się gęsta mgła. Weszła powoli po schodach na piętro. To był tylko sen, ale i tak musiała zobaczyć kasię. Chciała mieć pewność nacisnęła klamkę jej pokoju i wślizgnęła się do środka ostrożnie, by jej nie zbudzić. Podłoga trzeszczała, ale podeszła aż do wezgłowia, by zobaczyć twarz córki. Żółte, lśniące loki rozlewały się na poduszce, jak promienie słońca, dziewczynka oddychała miarowo i spokojnie, uśmiechała się przez sen. Renata patrzyła na córkę kilka minut, uspokoiła oddech i niemal zapomniała o przerażającym koszmarze. Widok ukochanej jedynaczki rozczulił ją, miała ochotę dotknąć jej czoła, ale bała się, że ją tym obudzi. Powoli wyszła z pokoju. Zamykając za sobą drzwi najciszej jak potrafiła zeszła schodami na parter. Nie bała się już. Wyjrzała przez okno. Słońce rzucało czerwonawe światło na poprzecinane cienkimi chmurami niebo. Renata wiedziała, że została jej jedna rzecz do zrobienia. Musiała tam zejść i upewnić się, że jej koszmar był tylko snem. Musiała. Weszła w korytarz między salonem i kuchnią. Drzwi do piwnicy były zamknięte, tak jak je zostawiła, gdy wynosiła drewno. Nacisnęła klamkę i pewnie weszła do środka. Zapaliła żarówkę i przytrzymując się poręczy, zeszła powoli po schodach. Czuła lekki niepokój, ale nic więcej. Zatrzymała się na ostatnim stopniu schodów i zaczęła się rozglądać. Pod ścianą leżało drewno. W rogu stał zwinięty dywan, a z betonu wystawała stara klapa zamknięta na czerwoną kłódkę. Nie poczuła swądu zepsucia, ani spalenizny. Nie usłyszała żadnych szeptów. Powoli otwierała coraz szerzej wewnętrzne oczy, gotowa w każdej chwili uciec na górę. W niektórych momentach wydawało jej się, że słyszy szmery. Ale równie dobrze to mógłby być wiatr. Po minucie otworzyła wewnętrzne oczy tak szeroko, jak tylko potrafiła. W powietrzu Czuła jedynie wilgoć, pleśń i lekki zapach drewna. Nie czuła zgnilizny ani dymu. Już miała wychodzić na górę, gdy dojrzała coś na środku piwnicy. Odważyła się i postawiła stopy na betonowej podłodze. Nadal nic. Przeszła kilka kroków i uklękła przy klapie. Beton brudziła brązowa smuga. Renata dotknęła zaschniętej plamy. To była krew. Krzysztof Kerski przyjechał o pierwszej w niedzielę, akurat na obiad. Przywitał się czule z żoną i córką, umył się i usiedli całą rodziną przy stole. Był zadowolony, bo załatwił wszystko, co planował. Warszawskie mieszkanie zostało wynajęte pracującej parze trzydziestolatków, czyli najlepszym wynajmującym, jakich można sobie wyobrazić. Ustalili czynsz w takiej wysokości, by pokrywał ratę kredytu i wszystkie koszty związane z mieszkaniem. Zysk się w tamtej chwili nie liczył. Chcieli po prostu, by nie było dla nich ciężarem przez jeden rok, potem mieli zamiar trochę znowu oszczędzić i stanąć finansowo na nogi. A jak u was, dziewczyny? Zapytał. Stęskniłyście się? Renata skinęła głową z lekkim uśmiechem. Była szczęśliwa, że wrócił. Ja czytałam książki przy kominku. Chyba długo, bo masz czerwone oczy i ciągle ziewasz. No, trochę tak, przyznała. Tak, pewnie do pierwszej potem zasnęłam nad książką a ja miałam super sen pochwaliła się Kasia tu mam zawsze fajne sny jaki aniołku zapytał Krzysztof przenosząc wzrok na córkę miał ochotę wstać od stołu, wziąć ją na ręce i pocałować w policzek o tym, że bawimy się w chowanego z ksawerym ksawerym zapytał Krzysztof przypomniał sobie o konieczności rozmowy o ugryzieniu w przedszkolu Poczuł nagle ciężar na piersi. Spojrzał na żonę. Renata zrobiła się blada. Przestała rzucić ziemniaki i wyglądała, jakby miała zamiar zwymiotować. Rzadko ją taką widywał. — Ksawery i ja bawiliśmy się w chowanego po całym domu! — szczebiotała Kasia wesoło. — Najpierw chowaliśmy się na górze, a potem na dole. Odliczałam jak przy rakiecie. Dziesięć, dziewięć, osiem! Na podłogę spadła filiżanka z herbatą Renaty. Rozbiła się z brzękiem, płyn ochlapał deski podłogi. Krzysztof przeniósł wzrok na żonę i serce mu przyspieszyło. Kerska patrzyła szklanym wzrokiem na blat stołu, skuliła się, jakby ktoś kopnął ją w brzuch. Kerski odsunął krzesło i podbiegł do żony. Dotknął jej skroni, Renata, co ci? Spójrz na mnie, powiedział ochrypłym, wyższym niż zwykle głosem. Kerska drgnęła i przeniosła na niego wzrok. Wyglądała, jakby wracała z bardzo daleka, z zimnego i pustego miejsca. Po obiedzie musimy porozmawiać. Szepnęła tak cicho, że ledwie ją usłyszał. Ścisnęła jego dłoń i nabrała głęboko powietrza. Poszukał jeszcze raz oczurzony. Był w nich ból i strach. Ja pozbieram, powiedziała Kasia i zanurkowała pod stół. Rozległ się brzęk zbieranych kawałków porcelany. A schodziliście do piwnicy zapytała Renata. Jej głos był płaski, nieco drżący. Mówiła z takim wysiłkiem, jakby każde słowo ważyło tonę. Tak, schodziliśmy. Kasia roześmiała się. Tam się najlepiej chowa. Ksawi wszedł pod klapę. Tam wiele dzieci się chowa. Tam jest ciemno i trudno kogoś znaleźć. Krzysztof pomasował żonę po karku. Była napięta. Zaczęły drżeć jej dłonie. Tylko raz widział Renatę w takim stanie. To było wieczoru, gdy umarła jej matka. W pewnej chwili po prostu odwróciła się do niego i powiedziała, że muszą jechać do jej domu rodzinnego. Mówiła cicho i ochryple, trzęsły jej się dłonie i szczękała zębami, jakby zrobiło jej się zimno. Co tu się dzieje? zastanawiał się, co to spowodowało? Czyżby wyczuła znowu śmierć kogoś z rodziny? Pozbierali skorupy rozbitej filiżanki. I wytarł podłogę ręcznikiem. Kasia ciągle szczebiotała o swoich snach i zabawach z Ksawerem, ale on nie mógł się skupić na jej słowach. Jedzenie smakowało jak papier. Żuł je mechanicznie i przełykał jak maszyna. Renata tylko udawała, że je. Na bladej twarzy poruszały się jej tylko błyszczące i niespokojne oczy. Na policzkach pulsacyjnie zapadała się i wybrzuszała skóra, gdy zaciskała szczęki. Kasia zjadła obiad. I Krzysztof poprosił ją, by pobawiła się w ogrodzie. Wyszło słońce, ale w niektórych miejscach stały jeszcze doskonałe do zabawy głębokie kałuże. Pomógł córce ubrać kalosze oraz nieprzemakalne spodnie i wrócił do kuchni. Renata wciąż siedziała na swoim miejscu przy stole. Objął ją i pocałował w czoło. Chodźmy na kanapę, dobrze? Zaproponował. Skinęła głową. Zaprowadził ją do salonu przed kominek, Oddychała ciężko, jakby miała do powiedzenia coś strasznego przez chwilę tylko ją przytulał pozwolił by czuła jego ciepło zaproponował, że zrobi kawę z ekspresu zgodziła się gdy wrócił z filiżankami wyglądała trochę lepiej twarz zaróżowiła jej się a wargi przestały drżeć usiadł obok żony i czekał miałam sen powiedziała cicho Krzysztof poczuł lekkie ukłucie złości przeczuwał do czego to wszystko zmierzało śniło mi się że ktoś się liczy w piwnicy w chowanego się bawi to była kasia ale nie poznałam jej głosu weszłam do środka czułam tam zło śliskie wilgotne zło i ktoś zaczął mówić mi w głowie że kasia jest jego ciągle to powtarzał bardzo się bałam renata próbował jej przerwać ale nie pozwoliła mu daj mi powiedzieć do końca dobra Przecież wiesz, że moje przeczucia to nie bójda, jak z moją matką. Wierzę ci, ale to nie to samo. Posłuchaj mnie do końca, dobrze? Wziął głęboki oddech i skinął głową. Kasia była na dole i liczyła od tyłu, kontynuowała Renata. Tak jak przy stole. Dziesięć, dziewięć, osiem. Nigdy tak nie liczyła. Dzieci liczą do przodu, ale nie to było najgorsze. Ten głos w mojej głowie ją zabrał. Próbowała ją odzyskać, ale mnie ugryzła. Spadłam ze schodów i wypływała ze mnie krew. I te istoty z klapy. One ją piły. Boże dotąd słyszę ten odgłos. Te ohydne siorbanie. Dotąd go słyszę? Rozpłakała się. A krzysztof objął ją i przytulił do piersi. Był zadowolony, że nie widziała jego twarzy. Przypomniał sobie pierwszą noc kiedy zszedł do piwnicy i odgłos siorbania. Wtedy wydawało mu się, że to tylko napięcie i jakieś się mamy, ale teraz to się zmieniło. Poczuł, że serce mu przyspiesza. A jeżeli ten ród miał rację, jeżeli tutaj jest coś niebezpiecznego. To był tylko sen, powiedział do żony uspokajająco, ale w jego głosie nie było pewności. Na szczęście tego nie wyczuła. Odsunęła się od niego i otarła rękawem łzy. Chodźmy tam teraz, zaproponowała, wskazując głową na korytarz. Pokażę ci coś. Wstała z kanapy i pociągnęła go za rękę. Przed piwnicą zatrzymała się. Idź pierwszy, dobrze? Poprosiła. Krzysztof chwycił za klamkę, otworzył drzwi i zapalił światło. W piwnicy wszystko wyglądało tak jak przed wyjazdem: drewno, zwinięty stary dywan w kącie i klapa. Zaczął schodzić po schodach. Renata trzymała go za rękę. Poprowadziła go do klapy na środku podłogi. Widzisz to? Wskazała na zaschniętą brązową stróżkę. To krew, tak jak w moim śnie. Krzysztof westchnął. To moja krew, przyznał. Zamrugała oczami zaskoczona. Znowu zaczęła jej drgać dolna warga. Jak to twoja? Dawno już. Pierwszej nocy, jak przyjechaliśmy, to zszedłem do piwnicy Boso i skaleczyłem sobie stopę, bo tu kawałki szkła leżą. Potem o tym zapomniałem. I tak krew została. Przepraszam. Krzysztof poczuł się kłamcą. Mówił prawdę, ale jednocześnie kłamał. Nie wspomniał Renacie o strachu i o tych odgłosach, siorbaniu, tak jak w koszmarze Renaty. Ale był pewien, że te dźwięki wydawała jakaś rura z wodą, może coś gdzieś ciekło, może wiał wiatr. Było przecież milion powodów, by w starym domu pojawił się taki dźwięk. Ale i tak czuł się kłamcą. Nie chciał po prostu dostarczać paliwa uprzydzeniom Renaty. Krzysztof kochał ten dom. To było spełnienie jego marzeń. Dom, las, jezioro, morze. Zawsze chciał mieszkać w takim miejscu. Dlaczego mi nie powiedziałeś? Zapytała, szukając wzrokiem jego oczu. Bo to było nieważne. Ty też nie mówisz mi przecież o każdym skaleczeniu. Krzysztof pociągnął żonę za rękę i wyszli z piwnicy. Znowu usiedli na kanapie. Nie będę już długo wyjeżdżał szepnął Renacie do ucha zostaniemy razem poczuł że jej ciało się rozluźnia wychylił się do stolika i podał jej filiżankę z kawą później sięgnął po swoją pili w milczeniu krzysztof wiedział że musi powiedzieć o ugryzieniu w przedszkolu czekał na odpowiedni moment ale w końcu doszedł do wniosku że taki po prostu nie nadejdzie dla takich rzeczy nie ma odpowiednich momentów w przedszkolu skarżono się na Kasię. Powiedział. A co takiego zrobiła? Jakimś szóstym zmysłem Renata wyczuła, że stało się coś poważnego. Popatrzyła na męża, a twarz zesztywniała jej od napięcia. Krzysztof westchnął. Kasia ugryzła bardzo boleśnie i niesprowokowana inne dziecko. Wytłumaczył. Do krwi? Gorzej. Krzysztof zauważył, że Renata wyraźnie pobladła, zasłoniła usta rękami. Złapała zębami, odgryzła i połknęła kawałek skóry. Dokończył. O Boże! wyszeptała Kerska. Usta zadrżały jej ze zdenerwowania. To straszne. To nie jest jakaś pomyłka, Kasia? Przecież ona przerwała, jakby coś sobie przypomniała. Co takiego? Zapytał Krzysztof, widząc jej wahanie. No powiedz. Nic. Pokręciła głową i wzruszyła ramionami. Po prostu czuję, że jest inna, odkąd przyjechaliśmy. Zauważyłeś, że nigdy nie prosi, żeby się z nią pobawić? Kiedyś ciągle się przy nas kręciła. Po prostu przychodziła, żeby być z nami, pamiętasz? Westchnął i oparł głowę o kanapę. Pamiętał. Renata miała łzy w oczach. A teraz zupełnie nas nie potrzebuje, ciągnęła. Ja nie pamiętam, żeby kiedykolwiek o coś prosiła. A ciebie o coś prosiła? Pokręcił przycząco głową. No widzisz? Wytarła łzę wierzchem dłoni. Nie chcę, żeby jej czytać na dobranoc. Nie chce się bawić. Nie chcę grać w gry planszowe. Ani żeby się pobujał na huśtawce w ogrodzie. Wszystko robi sama. I wiesz co? Wydaje mi się, że to wina tego domu. Krzysztof poczuł, jak wzbiera w nim gniew. Ledwo się opanował, żeby nie krzyczeć. To nie dom. Powiedział drżącym od złości głosem. Dzieci się zmieniają. Może ma taką fazę rozwojową i jeszcze stres z przeprowadzką. To, że bawi się sama jest mniej ważne. Trzeba się zająć tym, że kłamie. Kłamie? Tak, w przedszkolu powiedziała, że ksawery skłonił ją, żeby ugryzła tego chłopca, ale przedszkolanka mówi, że ksawery chodzi do innej grupy i że nigdy ich nie widziała razem. Może jest jakiś inny ksawery, przecież tyle o nim mówi. Usłyszeli, jak otwierają się drzwi wejściowe. – Mamo! – krzyknęła Kasia. – Przewróciłam się do kałuży i mi zimno, zimno mi! Renata wstała i dokładnie wytarła rękawem łzy. – Idę z harbie! – Krzysztof chwycił żonę za ramię. – Tylko przyprowadź ją na kanapę, jak się przebierzecie, dobrze? Porozmawiamy z nią. Skinęła głową. Kiedy Renata zniknęła w korytarzu, Krzysztof zagryzł dolną wargę. Poczuł, że plecy gniecie mu ciężar nie do dźwignięcia. Nie chciał wierzyć, że w domu dzieje się coś nadprzyrodzonego, że są tu duchy, ale sen Renaty, zachowanie Kasi i pierwsza noc, kiedy musiał zejść do piwnicy, skłaniały go do przeciwnych wniosków. Postanowił, że zaraz po rozmowie z żoną zadzwoni do Piotra Ruta. Może ten stary będzie miał jakąś radę, może powie, co tu się do cholery dzieje? Usłyszał kroki. Renata schodziła ze schodów z kasią. Siadaj tutaj obok mnie, skarbie. Dziewczynka posłuchała ojca i usiadła na środku kanapy z drugiej strony znalazła się jej matka. Kasiu, zaczął Krzysztof, mówił powoli i wyraźnie, patrząc w oczy córce. Pamiętasz, jak mówiłem ci, że prawda jest lepsza od każdego kłamstwa? Dziewczynka pokiwała kilka razy energicznie głową. To dobrze. Pamiętasz jak mówiłem, że kłamstwo pociąga drugie kłamstwo, potem trzecie. I ani się obejrzysz, a jesteś otoczona kłamstwami i ciągle boisz się, że ktoś to odkryje? Wiem, tato. To dobrze, pochwalił ją. To teraz porozmawiajmy o tym, co się stało w przedszkolu. Kasia spuściła oczy. Z jej pyzatej buzi znikł uśmiech. Znowu pokiwała głową, ale teraz wolniej i patrząc w podłogę. Ugryzłaś tam chłopca. — Ciągnął Krzysztof. — Odgryzłaś kawałek jego skóry. Renata uniosła dłonie do twarzy i zasłoniła usta, a dziewczynka trzeci raz pokiwała głową. — A potem połknęłaś. — Tak, Aleksawery mi kazał. — Przestań kłamać! — krzyknął nagle Krzysztof tak głośno, że Kasia drgnęła ze strachu. Nachylił się nad nią rozjuszony. Dziewczynce usta wygięły się do płaczu, ale zdołała się opanować. Renata popatrzyła na Krzysztofa z wyrzutem i objęła córeczkę. — Mówiłam prawdę — powiedziała płaczliwie dziewczynka. — Kasia, nie kłam — powiedział już spokojniej. — Z tym Ksawerym w ogóle nie rozmawiasz. Pani Ola nigdy nie widziała, żebyś się z nim bawiła. Wy nawet nie jesteście razem w grupie. Na twarzy dziewczynki nagle pojawił się uśmiech. Kerski zinterpretował to jako bezczelność. — I co mi zrobisz? — tak czytał wyraz jej twarzy. Zrobiło mu się gorąco, kipiał gniewem. Był tak zdenerwowany, że miał ochotę uderzyć córkę. Ale to nie ten ksawery! wyjaśniła dziewczynka. Mój ksawery mieszka w naszym domu. Krzysztof poczuł lód w żołądku. Cały gniew wyparował natychmiast i wypełnił go strach. Spojrzał niepewnie na Renatę. Kobieta pobladła. Pogłaskała córkę po głowie bardziej by uspokoić siebie niż ją. Kasiu? Powiedziała, próbując opanować drżenie głosu. Tu nie mieszka żaden ksawery. Tu mieszkamy tylko we trójkę. Mieszka, ale jest niewidzialny, powiedziała dziewczynka. Jest bardzo, bardzo fajny i często do mnie mówi. I on ci kazał ugryźć tego chłopca? Zapytał Krzysztof. Kasia przyłknęła ślinę, zaczęła wyginać sobie jeden z palców u dłoni. Powiedział, że jak się nie je żywego mięsa, to się umiera. Wbiła wzrok w podłogę. Nie chciałam umierać. To nieprawda, kochanie powiedziała Renata i przytuliła dziewczynkę. Krzysztof odchrząknął. A ten ksawery rozpoczął niepewnie. On jest teraz z nami? Gdzieś tu stoi? Nie zaprzeczyła Kasia. On jest w piwnicy razem z innymi dziećmi. On tam śpi. Często się bawimy. Renacie zaczęła drżeć dolna warga. Otworzyła usta. Krzysztof dostrzegł w jej oczach strach. A inne dzieci? Zapytał. Dlaczego tylko ksawery z tobą rozmawia? Inne dzieci nie? Kasia poruszyła się niespokojnie i rozejrzała się niepewnie wokół siebie, jakby szukała gdzieś pomocy, by odpowiedzieć na to pytanie. One są zamknięte pod klapą. Nie mogą wyjść. Ale ksawery mówi, że to dobrze, bo są brzydkie. Krzysztof oblizał suche wargi. Serce waliło mu w piersi jak młotem. Miał wrażenie, że kanapa rozgrzała się nagle i paliła go w plecy. A ksabery nie jest brzydki? Zapytał ostrożnie. Dziewczynka przyłożyła palec do ust i zamruczała. Robiła tak zawsze, gdy się zastanawiała. Nigdy go nie widziała, powiedziała. Stoi w cieniu i jakoś nie pokazuje twarzy, nawet jak wchodzi w moje sny. Ale on nie jest brzydki. Czasem tylko brzydko pachnie, takim śmierdzącym dymem, jak się palą włosy. Mama czasem tak pachnie, jak je prostuje maszynką. Renata wstała z kanapy i zaczęła chodzić po salonie. Objęła się w pasie i pochyliła, jakby bolał ją brzuch. Nagle się zatrzymała i rozedrganym głosem zapytała. Boisz się Sewerego, kochanie? Kasia pokręciła głową i roześmiała się. Nie, nigdy. To mój przyjaciel. Ja nigdy nie miałam takiego. Ciągle ze mną jest, ciągle o coś pyta. Bardzo go lubię. Dobrze. Powiedział Krzysztof, widząc, że renata prawie mdleje. Idź pobaw się na górę. Pamiętaj tylko, żeby nikogo nie gryźć, ani w inny sposób nie krzywdzić, rozumiesz? Mhm, uh -huh. potwierdziła dziewczynka. Bo ja chciałam zrobić przyjemność k Saberemu. On tak prosił. No to leć na górę, pobaw się w swoim pokoju. Kasia zerwała się z kanapy i powiewając sukienką wbiegła na schody. Zatrzymała się jednak w połowie ich biegu i spojrzała na Krzysztofa który tulił w ramionach roztrzęsioną żonę. A masz klucz do klapy, tatusiu? Zapytała. Renata zaczęła płakać. Krzysztof zdecydował się iść do Ruta, wprost przez pole. Dzwonił na jego numer komórkowy, ale starzec nie odbierał. Kerski chciał dotrzeć do domu sąsiada jak najszybciej, bo Renata wymogła na nim obietnicę, że wróci przed zmrokiem. Nie wiedział co o tym wszystkim myśleć. Jego pierwsza noc mogła być jedynie reakcją na stresujący dzień. Sen Renaty również mógł być efektem stresu. Ale ten ksawery, niewidzialny przyjaciel kasi, który pojawił się już pierwszej nocy? No i dlaczego wszystkie te nitki zbiegały się w piwnicy, a może precyzyjniej przy zamkniętej klapie w piwnicy? Za dużo tych przypadków szedł przez ściernisko. Pod stopami chrzęściła mu twarda słoma. Już w połowie drogi zauważył, że na podwórku u Rutów ktoś jest. To musiał być syn Piotra Ruta, bo miał na głowie gęste, brązowe, kręcone włosy. Stary Rut był siwy. — O, sąsiad zawitał! — krzyknął z daleka. — Witamy, witamy. Proszę się nie bać. Wskazał na leżącego przy studni psa. — Jemu się nawet szczekać nie chce, a co dopiero gryźć? Krzysztof przeszedł przez furtkę. Zgrzytnęła, gdy ją za sobą zamykał. Duży pies, który przypominał owczarka niemieckiego, nawet na niego nie spojrzał. Spał z pyskiem ułożonym na przednich łapach. — Dzień dobry — powiedział Krzysztof, wyciągając rękę do powitania. — Nazywam się Kerski. Jesteśmy sąsiadami. Stojący przed nim rolnik był wyższy o kilka centymetrów od niego, a przy tym barczysty i grubokościsty. Kerski czuł się nieswojo. Przyzwyczaił się już, że to on górował nad wszystkimi. Sąsiad wytarł dłoń w dżinsy i uścisnął wyciągniętą w jego stronę rękę. Krzysztof miał wrażenie, że wsadził palce w imadło. — Jan Rut — przedstawił się. — Przepraszam, że tak późno, ale było tyle zajęć — zaczął Krzysztof. — Wie pan. — No, ja rozumiem, no, ale w końcu się pan zorientował. — Przepraszam, w czym zorientował? Zamrugał Kerski. No w tym, że z tym domem jest coś nie tak. Ojciec mówił, że prędzej czy później pan przyjdzie. Że nie ma co popędzać, bo jakbyśmy przyszli pierwsi, to by pan powiedział, żeśmy wariaci. No i miał rację. Pan przyszedł. Krzysztof pokiwał lekko głową. Postanowił nie udawać. — Tak — mruknął. — Ojciec wydaje się mądrym człowiekiem. W domu jest, bo nie odbiera telefonu. Zostawił mi numer na kartce. — Eee... — odpowiedział Jan Rut, drapiąc się po głowie. — On go nie nosi przy sobie. Zawsze jak wy z miasta. Przy robocie, to wie pan, się tam stuknie, tam się uderzy i może się popsuć. Ojciec dopiero patrzy na niego wieczorem. Pisze smsy i odzwania wtedy do ludzi. — Ale jest w domu — powiedział, wskazując kciukiem drzwi za sobą. — Proszę się nie obawiać, tam nie ma psa. Tato siedzi w kuchni i rzeźbi od rana usiadł chyba spodziewał się gości jan uśmiechnął się odsłaniając mocne i zaskakująco białe zęby kasia odjęła od oczu plastikową lunetę którą dostała na imieniny czuła smutek tata poszedł do piotra ruta nie powinien tam iść ksewery ostrzegał że to zły człowiek to on zamknął dzieci na wielką czerwoną kłódkę i zabrał klucz a poprzedniemu właścicielowi, panu Staromiejskiemu, doradzał zalać całą piwnicę betonem. Ksawery nie miałby gdzie mieszkać, powiedział jej, żeby wtedy umarł. Piotr Rzut to był bardzo zły człowiek, tylko udawał dobrego. Kasia odłożyła lunetę do pudła z zabawkami i położyła się na łóżku. Zamknęła oczy. Twoi rodzice są źli! Usłyszała smutny, chłopięcy głos. Jej przyjaciel. Przemawiał z mroku. Nie widziała nawet zarysu jego postaci. — Nie są źli — zaprotestowała. — Kocham mamę i tatę. Ciebie też kocham, ksawi Dlaczego tak mówisz? — Niedługo nas rozłączą. Nie będziemy razem. Żegnaj. Wyczuła smutek w jego głosie. Nagle mrok, który widziała za zamkniętymi oczami nieco zrzedł i zobaczyła plecy chłopca. Szedł powoli długim, prostym korytarzem. Była tam z nim. Stała tam. Czuła wilgoć tego korytarza. Wyciągnęła dłonie i położyła je na mokrych, zimnych ścianach. Słyszała cieknącą wodę. Brudna, czarna, gęsta woda. Płynęła jej pod nogami. Zaczęła biec za Xawerym. Nie chciała go utracić. Rozchlapywała wodę. Zmoczyła kapcie i rajstopy. Ale nie zbliżała się do niego ani na krok. Nie zdziwiło jej to. Xavi często zabierał ją w magiczne światy... Gdzie mogła pływać w powietrzu, skakać wysoko nad drzewami i gdzie wszystko było inne niż w rzeczywistości, zabierał ją do tajemniczych zamków i w kosmos do gwiazd. Ksawi, ksawi, poczekaj, nie odchodź! krzyczała. Nie mogła za nim nadążyć. Dlaczego mam nie odchodzić? zapytał, ale zatrzymał się. Już mnie nie słuchasz? Kasia wzięła kilka długich oddechów. Poczuła, że nie wszystko stracone. Przekonam ich Sawi. Jak się zobaczą, to na pewno zrozumieją. Piotr ród kłamie, tam twojemu tacie o mnie, przerwał jej. Będzie mówił straszne rzeczy. Twój ojciec uwierzy, kłamstwa, kłamstwa, perfidne kłamstwa. Ród mnie nienawidzi. Kasia pokręciła głową. Ja powiem prawdę, Sawi. Jak ciebie poznają, to na pewno nie wyjadą. Kochają ten dom. Tata strasznie się cieszy. On marzył o tym domu. Mama też. Już się nie da. Kasia zaczęła płakać. Starała się to robić jak najciszej, żeby nie usłyszała jej matka. Nie wiem, co ja bez ciebie zrobię, szepnęła. Jakbyś nie kazał mi ugryźć tego chłopca. Potrzebowałem jego krwi, inaczej bym umarł. Nie miałem siły, mówiłem ci to. Słabłem, mówiłem ci. Mogłaś ugryźć matkę lub ojca. Wiem, ale to było okropne, straszne. Ja nie wiem, czy zrobię to jeszcze raz. Krew czyni mnie silniejszym. Ludzie zabijają by żyć. Ludzie zabijają by żyli inni. Później będę mógł za ciebie robić trudne rzeczy. Tam w przedszkolu to było za daleko, tam musiałaś zrobić to sama, ale tutaj w tym domu mogę, tylko musisz mi pozwolić. Wtedy może się uda. Musisz mnie słuchać, musisz się otworzyć. Muszę w tobie zamieszkać. Zgadzasz się? Kasia cofnęła się o krok. W ustach poczuła kwaśny posmak. Strach zaczął pulsować w coraz szybciej bijącym sercu. Ale wtedy budzę się w tej piwnicy, szepnęła. Tam jest ciemno i tak zimno. Brzydko pachnie. Coś się psuje i pali. Nie mogę oddychać. I twoje dzieci one tak mlaszczą, siorbią, gryzą mnie i drapią. Boję się ich, to mnie boli. To koniec, powiedział i przyspieszył kroku. Zabiłaś mnie, zaczął rozpływać się w mroku. Nie! krzyknęła. Po policzkach popłynęły jej gorące łzy. Wytrzymam tam. Nie będziesz uciekać? Nie będę. Wytrzymasz do końca? O, obiecujesz na krew, śmierć i życie? Do końca. Obiecuję na krew, śmierć i życie. Tylko wróć do mnie. Kerski wszedł do sieni, w której stał stary, węglowy piec. W powietrzu unosił się gęsty tytoniowy dym, jak w podrzędnym barze. — Tutaj, proszę, proszę! — usłyszał z lewej niski ochrypły od nikotyny głos. Przeszedł do spartańsko urządzonej kuchni, w której unosiło się jeszcze więcej dymu. Stał tam okrągły stół z czterema krzesłami, kredenc pod ścianą i brązowy piec kaflowy z ławą, na której siedział gospodarz. Mężczyzna pochylał się nad wypełnionym stróżynami wiklinowym koszem ustawionym między nogami. W grubych dłoniach... Obracał kawałek drewna i strugał ostrym kozikiem. W ustach trzymał fajkę, którą pociągał co chwilę i wypuszczał nosem kłęby niebieskawego dymu. Podniósł wzrok na Krzysztofa. Miał jasne, głęboko osadzone oczy. Twarz była gruboko ścista i porana zmarszczkami. Rozciągnął wydatne kordialne usta w szerokim uśmiechu. Witam sąsiada, mruknął niskim, ochrypłym głosem. Jak budzący się niedźwiedź. Wstał z ławy. Był zwalisty i wysoki, podobnie jak jego syn, ale lekko przygarbiony. To dla pana zrobiłem. Piotr rzut dmuchnął ostatni raz natrzymaną w ręku rzeźbę, przejechał w kilku miejscach grubym paluchem i wyciągnął ją w stronę Krzysztofa. Dziękuję. Kerski dokładnie obejrzał okrągłą rzeźbę. To była głowa człowieka, a raczej karykatura głowy człowieka. Na potylicy wywiercono dziury. Krzysztof włożył w nie palce. Nagle coś go uderzyło i roześmiał się na głos. To przecież ja, powiedział zaskoczony. Oczywiście, że pan. Ale skąd? Pan jest rzeźbiarzem? Jestem rolnikiem, proszę pana, wyjaśnił Rud. Żyję z ziemi najbardziej uczciwy sposób na życie, jaki można sobie wyobrazić. Polecam. Usiadł znowu ze stęknięciem na ławie i odsunął wiklinowy kosz. Proszę usiąść! Woli pan przy stole, czy tu obok mnie? Kerski obrócił jeszcze raz w dłoni rzeźbę i usiadł przy rucie, który miał już wolne dłonie. Wyjął sobie z ust fajkę i pykał nią, wydmuchując kłęby gęstego dymu. Ale dlaczego mam dziury na czubku głowy? zapytał Krzysztof, przyglądając się cały czas rzeźbie. Może pan włożyć tam długopisy, ołówki albo łyżki i widelce. Można też kwiatki. Lubię, jak coś jest ładne i jednocześnie użyteczne. Krzysztof westchnął. Ten ród okazał się bardzo ciekawym człowiekiem. Spodziewał się chciwego gubura. Żałuję, że pana nie odwiedziłem wcześniej. Powiedział. Ten kisiel mówił, że pan jest szaleńcem. Że pan mu domu nie pozwala sprzedać. Rut nachylił się do Krzysztofa, który wyczuł od niego zapach pasty do butów. — Mówił prawdę. Jestem żaleńcem, jak Don Quixote. Martwię się o ludzi i nie pilnuję tylko swojego nosa i portfela. To jest, panie kochany, w naszych czasach szaleństwo. Krzysztof jeszcze raz spojrzał na rzeźbę. — Moja żona też zajmuje się sztuką, maluje. Mm, — mruknął Rut, kręcąc głową. — To źle... Ma wrażliwą duszę, a to źle. A co takiego złego we wrażliwej duszy? Wrażliwe dusze widzą inne światy i ciężko im patrzeć na ten tutaj Maknął ręką dookoła. Pewnie już ksawery się dał we znaki, co? Siubrował urwis cholerny, dlatego pan przyszedł. Krzysztof drgnął, gdy usłyszał imię ksawery. Serce mu coś zimnego. Otworzył usta i chciał się odezwać, ale w głowie miał pustkę. Po pana mi nie wnoszę, że dobrze zgadłem, dokończył Rud. Nawet pan to zrozumiał. To córka z nim rozmawia, szepnął Krzysztof. Powiedziała nam dzisiaj, że ma niewidzialnego przyjaciela i że poznała go pierwszej nocy, kiedy się przeprowadziliśmy. Straszy ją? Nie, Kasia mówi, że jej pomaga. Rud położył ręce na kolanach i wstał z ławy. Zrobił kilka kroków po kuchni i przeciągnął się ze stęknięciem. Ksawery, panie Kerski, to samo zło. Zło w najczystszej postaci. On nie może być niczyim przyjacielem. On nikomu nie pomaga. Do czego się jej potrzebuje, tylko się ukrywa. Kto to jest ten Ksawery? To długa historia. Rut podszedł do kredensu. Napije się pan herbaty? Tak, potwierdził Krzysztof. Ile łyżek nasypać? Taką, jak pan pije, proszę powiedział Gerski. czuł na piersi ciężar. Katował się myślą, że nie przyszedł tutaj wcześniej. — Wie pan, a ja myślałem, że dał wam spokój, powiedział Rut, nalewając do czajnika wodę. — Niektórzy ludzie, gruboskurni, niewrażliwi, mogli być nieczuli na ksawerego Nawet myślałem, że tak może być i w tym wypadku. Wyjął imbryk i nasypał sześć czubatych łyżek czarnej herbaty Gunpowder. Nawet dzieci potrafią obrosnąć taką skórą. Robią się ślepe i głuche. Tablety, komputery, komórki, słuchawki ślepe się robią i głuche. W tym wypadku to byłoby błogosławieństwo, ale u pana tak nie jest. Pan cukru daje? Nie, nie, dziękuję. Ja też nie daję. Cukier to śmierć i nie ma w tym presady. To te powiedzenie, że cukier krzepi, to wie pan chyba największe kłamstwo w Polsce. Pan napisał, że ten, co kupił ten dom, umrze. Krzysztof przerwał Rutowi rozważania o cukrze, bo się niecierpliwił. — No, napisałem. Trochę dramatycznie, ale dzisiaj nikt nie słucha prawdy. Wszystko musi mieć, proszę pana, wykrzyknik. Nawet papiery do podcierania za przeproszeniem dupy muszą być rewolucyjne, bo mają dwie warstwy albo trzy i pachną za przeproszeniem dupie aloesem. Czy dupa ma nos? Przez chwilę milczeli krzysztof popatrzył w stronę domu widział stąd pokój kasi zmrużył oczy wydawało mu się że dziewczynka stała przy oknie ale swoją drogą dziwne że pana żona nie zetknęła się z ksawerym taka wrażliwa dusza powinna jakoś na niego zareagować on tam jest bardzo aktywny miała koszmar przyznał krzysztof o piwnicy o piciu krwi i śmierci nawet mnie pierwszej nocy coś ściągnęło do piwnicy a nawet nie do piwnicy, tylko do tej klapy. Otworzył ją pan? Zapytał Ród, a potem zmieszany odwrócił się do czajnika. Nalał wody do imbryka. Nie, nie otworzyłem, bo jest zamknięta na wielką kłódkę. I nie mogli mi zaczął tłumaczyć Krzysztof, ale przerwał. Zrozumiał coś, wskazał na starego palcem. Ale skąd pan wiedział? Normalnie każdy by przecież otworzył. Wstał i podszedł do Ruta, by spojrzeć mu w oczy. To pan zamknął tą klapę na tą wielką kłódę, tak? Rut westchnął i skinął głową. Tak, to byłem ja, przyznał z wahaniem gospodarz i wciągnął dym z fajki. Pan się włamał do mojego domu. Wtedy nie był jeszcze pana, bądźmy precyzyjni. Zresztą ta piwnica pod tą klapą. Tam jest centrum tego zła. Może tak długo wytrzymaliście tylko dlatego, bo ją zamknąłem. Staromiejskiemu mówiłem, żeby ją zabetonował od dołu do góry i zamurował drzwi. I nawet miał to zrobić, ale potem Ksawery go jakoś przekonał, żeby odwołał betoniarkę. Jakby to zrobił, to może, by jeszcze żył. Rut wyjął szklanki z grubego szkła z kredensu. Krzysztof podejrzewał, że kilka albo nawet kilkanaście lat temu była w nich musztarda. Nalał do nich herbaty z imbryka, a potem podał Kerskiemu. Może pójdziemy do stołu? Zaproponował. Mam herbatniki, to sobie pochrupiemy. Odsunęli ciężkie krzesła i usiedli przy pokrytym ceratą stole. No właśnie, powiedział Krzysztof. To pan napisał na podłodze pod kanapą, że tam ktoś zabił staromiejskiego, a mówili, że to zawał. Strachem też można zabić. Jak wyglądała żona po tym koszmarze, widział ją pan po tym, nie od razu. Strach może zabić, nie trzeba do tego noża. Według mnie ksawery zabrał mu kilka lat, ale skąd ta pewność? Staromiejski wydrapał na ścianie przed kominkiem napis: "ksawery nie mogę". Więcej nie zdążył, ale mi to starczy za dowód, proszę pana. Więcej mi nie trzeba. Ród założył ręce na piersi, odchylił się na krześle i pykał z fajki. Krzysztof upił łyk mocnej herbaty. Poparzył sobie usta. — To kim jest ten Ksawery? zapytał. — To jest kawał historii — odparł Rut, drapiąc się po podbródku. — I opowiem ją od początku. Zgadza się pan, sąsiedzie? — Proszę mi mówić po imieniu, dobrze? — Dobra, Krzysztof. Do mnie też mów po imieniu. A może napisz ją kieliszeczek koniaku? Rut zerwał się z krzesła i otworzył górną szafkę kredensu. — Będziesz może potrzebował ze dwóch kieliszków, jak to usłyszysz. Postawił ciężką butlę z ciemnoczerwonym napojem na stole. — Sam robię — pochwalił się. — Ale naprawdę dobry. Dostawił dwa kieliszki z grubo różniętego szkła i nalał do pełna. Krzysztof przysunął do siebie kieliszek i powąchał. Koniak odurzył go samym zapachem. Musiał być bardzo mocny. — Dobrze, że przyszedłeś. — Bo nie lubię pić z synem powiedział gospodarz i nawet nie pije z synem bardzo rzadko to się nam zdarza po pierwsze to nie wypada i nie po chrześcijańsku a po drugie straszna się z niego baba robi po kieliszku popłakuje nad swoim losem a chłop wielki jeszcze większy ode mnie i silny jak byk denerwuje mnie to blablanie machnął wielką jak szufla łapą tak gwałtownie że mu żar wypadł z fajki i potoczył się po podłodze Przydeptał go dla pewności butem. Potem wytrząsnął resztkę popiołu z komina fajki, uderzając o piec. Ma dwadzieścia siedem lat. Rozważam radykalne kroki, żeby zrobić z niego mężczyznę. Westchnął i usiadł z powrotem przy stole. Ale wiesz, Krzysiek? Panny nie lubią wsi. Ród wyjął torebkę z tytoniem, nabrał nieco suchych liści w palce i zaczął nabijać fajkę. Krzysztof milczał i czekał cierpliwie kręciło mu się w głowie od samego zapachu koniaku i unoszącego się ciągle w izbie tytoniowego dymu. — Wszystko się zaczęło dawno temu — rozpoczął gospodarz, ubijając ciągle tytoń w główce fajki. — Jeszcze wtedy stał tu niedaleko dwór. Teraz rośnie tam już tylko las — wskazał ręką za okno. — I nie widać nawet fundamentów spod mchu. W czasie wojny... Spadła na niego bomba i zabiła całą tę cholerną rodzinę dwernickich z seniorem na czele. Diabli ich nadali i niech Bóg mi wybaczy, ale należało im się. Starzec zapalił zapałkę i wetknął ją do komina fajki. Pociągnął kilka razy i z lubością wypuścił dym nosem. Tam, gdzie teraz stoi wasz dom, kiedyś stały czworaki dla folwarcznej służby. Ja byłem za młody, żeby to pamiętać, ale ojciec mi mówił... Że tam nigdy cztery rodziny nie mieszkały, tak jak powinny. Bo wiesz, Krzysiek, czuraki to dla czterech rodzin, jak nazwa sama mówi. Felicjan Dwernicki upychał tam osiem, a nawet dziesięć rodzin z mnóstwem dzieci. Ścisł był niemiłosierny. To był bardzo stary budynek, zagrzybiony i rozwalający się. Cuchnęło tam nieludzko. Pluskwy, wszy, szczury, myszy. Wszystko tam było. I w końcu dach się zabalił podczas oberwania chmury. Burzy takiej. Jedno dziecko tam zginęło. Nie wiadomo czy je zabił fragment dachu, czy może ktoś je stratował podczas ucieczki. Zwłoki znaleziono dopiero następnego dnia w wypełnionej do połowy wodą piwnicy. Krzysztof patrzył na Ruta z niedowierzaniem. Serce waliło mu w piersi, czuł, że potrzebuje się napić. Podniósł kieliszek z koniakiem i upił połowę. Poczuł się tak, jakby ktoś mu wlał wrzątek do przełyku. Piotr Rut przerwał opowieść i przyglądał mu się z zaciekawieniem. Kerski odchrząknął. w oczach stanęły mu łzy. Dobre, prawda? Mocne. Musi być mocne, zaśmiał się gospodarz. To przecież koniak. Ród przechylił swój kieliszek, mlasnął z ukontentowaniem, i podjął przerwaną opowieść. Wernicki musiał wszystkie te rodziny przenieść do innego budynku na czas remontu. Nie umiał jednak znaleźć dekarzy i budynek stał dwa tygodnie i nasiąkał wodą. Zbierał się tam brud i pleśni. Kiedy po miesiącu naprawił dach, chłopi odmówili przeprowadzki w tamto miejsce. Było tam jak w bagnie, a do tego mówili, że tam straszy. Dekarze słyszeli podobno wieczorami płacz tej dziewczynki, co utonęła. Dom stał opuszczony dwa miesiące, a potem dach znowu się zawalił, tym razem pod naporem śniegu. I tutaj na scenę wchodzi młody Juliusz Dwernicki, który znalazł dla tego domu zastosowanie. On był szalony. Już od małego lubił zadawać cierpienie. Od piątego roku życia dostawał psa i co roku zwierzak ginął w tajemniczych okolicznościach. Później okazywało się, że zabijał te zwierzęta nożem lub siekierą. Jak był nastolatkiem, to zaczął się uganiać za wiejskimi dziewuchami. Najczęściej upijał je albo dawał opium i gwałcił. I zaczęły rodzić się bękarty. Dwernicki senior, który wtedy był po uszy w długach, nie chciał słyszeć o sprawie. Więc Juliusz zajął się sprawą na własny, okrutny sposób. Zabierał niemowlęta matkom i kłamał, że odwiezie je do mamki i do szkoły. Dawał prezent i mówił, że się z nimi ożeni. Robił całą szopkę z tego, a głupie dziewuchy wierzyły. A on brał niemowlę i zanosił je do tych czworaków z rozwalonym dachem. Tam ogłuszał siekierą i wrzucał do piwnicy. Tam te dzieci umierały od razu albo z głodu, wyziębienia. Albo zagryzały je szczury, nie wiem, co najgorsze. To był taki zezwierzęcony człowiek, że nic po nim nie było widać. No i wytrenował się na psach, a raczej szczeniakach. Ile? zapytał pobladły Kerski. Ile tych dzieci? Różnie mówili ludzie. Rut westchnął. To się działo przez kilka lat od kilku do kilkunastu noworódków i niemowląt. I nikt ich nie ruszał stamtąd. Gniły tam w ciemności a ich ciała pożerało robactwo i szczury. — O Boże! — jęknął Kerski. — I to ta moja piwnica? — Nie! — zaprzeczył Rut. — Ta piwnica pierwsza, w której jest drewno, to nie, to nie ta, tylko ta, co jest pod klapą niżej. Ale to później. Wszystko po kolei, dobrze? — To jest jeszcze więcej? — Niestety tak. Jedna z dziewuch urodziła dwernickiemu bękarta i mu nie powiedziała. Była bardzo ładna i jeden z chłopów wziął ją za żonę szybko po gwałcie. Ten bękart uchodził za jego syna, aż zaczął dorastać i był zbyt podobny do Dwernickiego, żeby dało się to ukryć. Jakby skórę zedrzeć. Ludzie zaczęli mówić. Ten chłopak nazywał się Ksawery. Niektórzy mówili, że po ojcu dziedziczył nie tylko twarz, ale i chorą głowę. Też lubił męczyć zwierzęta i ludzi, bić i torturować. Gdy miał cztery lata chwytał myszy i ptaki by im potem głowy rozbijać kamieniami. Ludzie mówili i mówili, aż te plotki dotarły do Juliusza Dwernickiego. Znowu chciał zrobić ten sam numer, ale teraz ten chłopak miał ojca i matkę. Ten szaleniec nie widział jednak w tym problemu. Ojciec Benkarta był pośmiewiskiem całej wsi, więc Dwernicki sądził, i zresztą słusznie, że nie będzie ich szukał, jeżeli kłopoty znikną same. Zwabił więc matkę z synem w okolice starych czworaków. Tam zamordował kobietę, i jak się okazało, tylko ogłuszył chłopaka. Wrzucił ich do piwnicy, w rozłożone ciała niemowląt i zamknął klapę. A ten chłopak obudził się tam, bo żył. Jaki ten dzieciak był, taki był. Ale takiego czegoś nie życzyłbym największemu wrogowi. Rut poszedł do kredensu i nalał jeszcze koniaku. Wypili w milczeniu. Gospodarz zostawił butelkę na stole. On tam jadł ciało matki. Podjął na nowo, jak ciepło alkoholu rozlało im się po ciele. Dlatego przeżył, pił krew i jadł ciało swojej matki. Może inny dzieciak wolałby umrzeć, ale nie on. Nie wiem skąd miał wodę, może tam coś ciekło. To była późna wiosna. Śnieg się topił. Podobno był w tej piwnicy trzy miesiące, przeżył tam w ciemności trzy miesiące i czekał. Po trzech miesiącach przyszedł tam Juliusz Dwernicki. Chciał tam wrzucić kolejne ciało. Gdy otworzył klapę ksawery wyskoczył stamtąd. Wyglądał jak potwór. Czarne pazury, biała skóra, z długimi włosami i kompletnie nagi. Ugryzł zabójcę matki w łydkę i wyrwał kawałek ciała. Dwernicki znowu go wpakował do piwnicy i zamknął klapę. Po kilku godzinach wrócił z naftą, zebrał stare połamane meble leżące w izbie i zrzucił płonące do piwnicy. Ksawery spalił się tam żywcem. Spłonął też cały dom, aż do fundamentów. A Juliusz Dwernicki umarł kilka dni później na zakażenie krwi. Ugryzienie ksaverego, jego własnego syna, okazało się śmiertelne. Ród podniósł butelkę i bez słowa rozlał do kieliszków trzecią kolejkę koniaku. I tak się kończy ta historia. Tam zagnieździło się zło, które w obu tkwiło. I te dzieci. Słyszał pan o takim czymś jak poroniec? Nie. Tutaj się wierzyło, że jak kobieta swoje własne dziecko w łonie swoim śmierci, albo zabije po urodzeniu, to powstaje z niego demon i ludzie wierzyli, że to są silne, złe i potężne demony. To sobie wyobraź, Krzysiek, co tam się w tej piwnicy działo. Ile tam takich porońców musiało się narodzić, a nimi wszystkimi, jak młodszymi braćmi, przewodzi ksawery. Ale kto zbudował mój dom na miejscu tamtych czworaków? zapytał Krzysztof. Kto to zrobił? To nie byli miejscowi. Zresztą z miejscowych to tylko ja tutaj wróciłem. W czasie wojny tutaj osiedlili się Niemcy. Wielu ludzi stąd wywieziono do obozów koncentracyjnych. Potem jak po wojnie była odbudowa, to stawiali budynki na starych fundamentach. Ten fundament po czworakach był z cegieł i nieuszkodzony przez bomby. Wylano na niego warstwę betonu i postawiono budynek, tak jak wszędzie w okolicy. Tak było szybciej i taniej. Ale dlaczego piwnice jedna pod drugą? Zapytał Kerski. Nie wiem. Wzruszył ramionami Ród i wypuścił pod sufit wielki kłąb dymu. Może przez lata budynek osiadł. Może tam wiatr ziemi naniósł. Podobno zawsze ten budynek był trochę w dole i dlatego tam woda stała. Byłem wtedy dzieckiem i wszystko wiem z opowieści. I co potem? Dom miał kilku właścicieli. Najdłużej mieszkał tam Tadeusz Burzej z żoną. Nie mieli dzieci. On był nieczuły na Xaverego, chociaż ja go czuję czasem nawet u siebie w domu, gdy krzyczy, jak pali się żywcem. Co roku to się dzieje na nowo, ale Burzej mieszkał tam i nie narzekał. On przeżył straszne rzeczy na wojnie. Zresztą wtedy jeszcze nie było przybite przejście do piwnicy starego czworaka. To kto to zrobił? Dopiero po śmierci Burzeja jego młodszy brat zaczął szukać pieniędzy. On wszystko odziedziczył. Był przekonany, że jego brat ukrył majątek, nawiercał podłogę w piwnicy i natrafił, na jak sądził, tajne pomieszczenie. To on przebił przejście, ale znalazł tam tylko grzyb i błoto, jakieś niedopalone resztki, beczki i śmieci. Skarbu nie było. A potem sprzedał dom. Pierwszy właściciel zamontował klapę. To było pięć lat temu. Od tego czasu mieszkały tam cztery rodziny, nie licząc was. Dłużej dom stał pusty, niż zamieszkały. Najdłużej mieszkał Staromiejski całe siedem miesięcy, zanim Ksawery go zabił. Można powiedzieć, że ten dom stoi na krwi. Na krwi niewinnych dzieci. A teraz już nie tylko. Krzysztof wypił do końca herbatę i wstał z krzesła. Przeciągnął dłonią po włosach i zaczął chodzić wokół stołu. Ród obserwował każdy jego krok. Nie mogę się po prostu wyprowadzić, powiedział Kerski i potarł czoło. Nie mam gdzie. Wczoraj w Warszawie załatwiłem ostatnie formalności. Nie mamy pieniędzy. Ukrył twarz w dłoniach i znowu usiadł. Złapał w pięści włosy, jakby chciał je sobie wyrwać z głowy. Spojrzał na pykającego fajką ruta. Ja panu dobrze życzę i przedstawiłem sprawę uczciwie, powiedział gospodarz. Chyba będę musiał zabetonować tę piwnicę, jak pan radził staromiejskiemu. Rut nachylił się nad stołem w stronę Krzysztofa, wyciągnął w jego stronę rękę. To dobra decyzja. To go osłabi, a może nawet zabije. Tylko wlej beton, nie tylko do starej piwnicy z czworaków, ale też tej na górze. Może nie będziesz miał miejsca, gdzie trzymać ziemniaki, ale to jest warte spokoju. Dobra decyzja. Krzysztof pokiwał głową, wciągnął głęboko powietrze i wypuścił je powoli. Wskazał na pękatą butelkę na stole. Może dokończymy ten koniak. Z przyjemnością sąsiedzie, podjąłeś decyzję, którą warto opić. Dlaczego tak długo? Zapytała Renata. Czekała na Kerskiego w sieni, pomyślał, że musiała wyglądać na niego przez okno. Wróciłem jak najszybciej się dało, powiedział trochę bałgotliwie. Nawet jeszcze nie jest ciemno. Piłeś, powiedziała z wyrzutem. Tak, piłem, odparł. Zdenerwował się bo zawsze mówiła to do niego z pretensją wiedział że jej ojciec nadużywał alkoholu i czekanie na niego czy wróci pijany z pracy było koszmarem jej dzieciństwa ale dlaczego przynosiła to na niego on pił alkohol bardzo rzadko zaledwie kilka razy w roku i nigdy nawet nie był naprawdę pijany przeszli do salonu i usiedli na kanapie Kasia w pokoju tak siedzi tam od południa spojrzał na zegarek to będzie już ze cztery godziny Sprawdzałam dwa razy, leży na łóżku i ogląda książeczki. To dobrze. Dowiedziałeś się czegoś? Tak. Dużo się dowiedziałem i sądzę, że ten kisiel, co nam sprzedał mieszkanie na co szukał. Ten ród to nie żaden szaleniec, to dobry człowiek i naprawdę chce nam pomóc. Renata kiwała głową, jakby poganiała męża, by mówił dalej i w końcu coś istotnego. Poczekaj, coś ci pokażę ciekawego, dodał podnosząc palec. Poszedł do sieni, wyjął z kieszeni kurtki rzeźbę, którą podarował mu Rud wrócił do salonu i postawił ją na kawowym stoliku przed kominkiem. Renata popatrzyła ze zdziwieniem na zdeformowaną i podziurawioną rzeźbę, ale po chwili uśmiechnęła się, a potem nawet zachichotała. — To przecież ty! Wyrzeźbił cię! — No, moją głowę. Nawet ładne — przyznała. — Tylko po co te dziury? — Na długopisy albo łyżki — no to będę w tym trzymać pędzle? Powiedziała i odłożyła drewnianą głowę na pierwszy stopień schodów, by nie zapomnieć zabrać jej do pracowni. Słuchaj, zaczął Krzysztof już poważnie. Spróbujemy rozwiązać ten problem z piwnicą w poniedziałek, tak jak doradził Ród. On się na tym zna. Opowiedział mi historię tego domu, a tak naprawdę domu, który stał tutaj kilkadziesiąt lat temu. Jaką historię? Zapytała wystraszona. I Krzysztof postanowił, że okroi ją dla żony z kilku drastycznych szczegółów. Opowiem ci wieczorem w łóżku, jak Kasia będzie spać, dobrze? przytulił Kerską i pogłaskał po plecach. I powiem, co dokładnie mam zamiar zrobić. Wszystko będzie dobrze, zobaczysz. Pokonamy to razem. Westchnęła ciężko. Dobrze by było. A teraz zróbmy kolację i zawołajmy Kasię. Robi się późno. Kasia zdziwiła się, że mama i tata chcieli jej czytać razem bajkę na dobranoc. Z reguły było tak, że czytało tylko jedno z rodziców, drugie oglądało film albo pracowało, albo nikt nie czytał. Tamtego wieczoru natomiast tata przeczytał jej dwa rozdziały o zagubionym kotku, a mama drapała ją po plecach i głaskała po głowie. To było dziwne. W końcu za namową Xaberego, który czasem szeptał jej różne rzeczy do ucha, udała, że zasnęła. Wtedy rodzice zgasili lampkę i wyszli cicho z pokoju. Ksawery niemal natychmiast zabrał ją w świat snów. Biegła przez łąkę wśród kolorowych stworzeń. Ziemia była miękka i sprężynowała jak dmuchany zamek. Czuła radość, śmiała się. Chciała, żeby jej przyjaciel śmiał się razem z nią, ale on siedział na chmurze wysoko nad nią. Widziała jego blade, zgarbione plecy. Nie ruszał się. Położył ręce na głowie, jakby próbował się na czymś skupić. Nagle krzyknął. To był rozdzierający, przenikliwy krzyk. Razem z tym krzykiem zniknęła kolorowa kraina. Nastała ciemność. Kasia upadła w zimne błoto. Czuła cuchnące powietrze. Serce zabiło jej mocno. Ksawery był zły, czuła to. Był blisko i dyszał. Oni chcą mnie zabić, powiedział. Twój ojciec mówi o mnie kłamstwa, kłamstwa. Teraz opowiada kłamstwa, same kłamstwa. Mówi, że ją jadłem, że jadłem jej mięso. Kłamstwa! Ich chcę mnie utopić, zabić. Kasia nie wiedziała, co zrobić. Nie, mój tata nigdy by tego nie zrobił, zapewniła. Tak, zrobił. Poszedł do ruta i ten mu powiedział, by zabił. Kasia wiedziała, że śni, ale nie mogła się obudzić. Chciała coś powiedzieć, ale gdy otworzyła usta, wydobył się z nich tylko cichy jęk. Pamiętasz, co obiecałaś? Skinęła głową. Podniosła się na nogi. Zimne błoto sięgało jej kolan. Dotrzymasz słowa? Otworzysz się na mnie? Tak, Xavier. Nie chcesz, byś odchodził. Bądź ze mną zawsze, proszę. Mimo przerażającej historii domu, jaką opowiedział Krzysztof, Renata dość szybko zasnęła. Spodziewała się takiej historii. Wszystko miało teraz sens. Była jednak spokojna, bo mieli plan działania. Też wierzyła, że zabetonowanie obu piwnic będzie najlepszym wyjściem. Była pełna nadziei. Postanowiła, że następnego dnia upiecze ciasto i odwiedził ruta i jego syna. Starzec zaintrygował ją. Myślała, że to prosty rolnik, ale okazało się, że miał artystyczną duszę. Lubiła takich ludzi. Krzysztof obejmował ją, pachniał koniakiem, a jego włosy, mimo tego, że wziął prysznic, nadal wydzielały lekki zapach nikotynowego dymu. Nie przeszkadzało jej to jednak zasnęła, czując się bezpiecznie. O pierwszej w nocy obudziła się, bo poczuła ucisk w piersi. Krzysztof leżał na plecach i lekko chrapał. Usiadła na łóżku i sięgnęła po szklankę z wodą, wypiła całą. Poczuła, że jeszcze chce jej się pić, założyła kapcie i wyszła z pokoju. Tutaj na wsi woda była czysta, doprowadzona z ich własnej studni głębinowej nowymi rurami. Poszła do łazienki na piętrze, by wypełnić szklankę bezpośrednio z kranu. Nie musiała zapalać światła. Zostawiła otwarte drzwi sypialni, i to wystarczyło, by rozproszyć mrok. Przed łazienką zatrzymała się, bo usłyszała hałas. Spod drzwi wypłynęło wilgotne powietrze. Krzysztof nie zamknął okna? Zadrżała i poczuła niepokój. Mimo tego, odważnie nacisnęła klamkę. Zapaliła światło. Łazienka była pusta. Pachniało w niej środkiem do odkażania toalet obok umywalki leżał ręcznik, który spadł z wieszaka Renata podeszła do umywalki nalała sobie wody z kranu uniosła szklankę do ust i przechyliła zamiast wody poczuła jednak na języku tłuste błoto w zębach zaszczęścił piasek wypełnił ją smród zepsucia i swąd palących się ciał Nachyliła się i wypluła z ust cuchnącą ciecz. W jasnym świetle żarówki zobaczyła jednak, że w szklance, którą trzymała była czysta woda. Z ust zniknął natychmiast tłusty posmak brudnej ziemi. Ksawery, szepnęła. Wiedziała, że to ksawery, nawet przed tym, gdy poczuła jego lodowaty dotyk na sercu. Tknięta nagłym przeczuciem pobiegła do pokoju Kasi, złapała za klamkę. Drzwi były zamknięte. Zapaliła światło na korytarzu i rozejrzała się wokół na wykładzinie zobaczyła mokre ślady bosych dziecięcych stóp. Kasia. krzyknęła, szarpiąc za klamkę. Otwieraj, Kasia. Poczuła panikę, oddychała szybko, zaczęło jej się kręcić w głowie. Krzysztof. Krzysztof. Boże, 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 powtarzała w głowie. A jeśli jej coś zrobił? Usłyszała ciężkie kroki. Jej mąż znalazł się przy niej po kilku sekundach był półnagi, bosy jedynie w spodniach od piżamy. — zamknęła się tam krzyknęła do niego szlochając czuję że on tu jest on tu jest ksawery ręce Renaty się trzęsły zaczęła walić pięściami w drzwi Kasia krzyknął Krzysztof otwieraj cholera mówiłem żeby wymontować ten zamek ale skąd ona miała klucz Kerski odsunął delikatnie żonę i mocno szarpnął za klamkę a potem uderzył barkiem w drzwi za drugim razem drewniana framuga pękła i wpadł do środka. Łóżko Kasi było puste. Renata sprawdziła, czy dziewczynka nie schowała się za zasłonką. Krzysztof otworzył szafę. Nigdzie nie było ich córki. Ciii. Renata uniosła palec do góry. Kerski znieruchomiał. Słyszę, śmiech. To Kasia, słyszysz? Na dole? Ja nic nie słyszę, powiedział. Na dole śmieje się, to na się śmieje. Gdzie na dole? zapytał Krzysztof, chociaż doskonale wiedział, gdzie. Na kark renaty wpełzło coś oślizgłego, zimnego i wilgotnego, poczuła na sercu dotknięcie zła. Idziemy do piwnicy, powiedziała. Szybko. Kerski wziął ją za rękę i wyszli na korytarz. Uważaj, ostrzegła go. Ksafery tu jest. Czuję go. Skinął głową i zaczęli schodzić. Schody trzeszczały. Renata kurczowo trzymała się poręczy. Szła tuż za plecami Krzysztofa. Dostrzegła na jego skórze pot. Już słyszę ten śmiech szepnął Krzysztof. To z piwnicy przeszli przez salon i znaleźli się w korytarzu do kuchni. Drzwi były uchylone. Z ciemności dochodził śmiech Kasi. Ja wejdę pierwszy, powiedział Kerski. Idź za mną. Uchylił szerzej drzwi. Renata zasłoniła usta. Ze środka wydostał się swąd spalenizny, nafty i smród gnijącego mięsa. Krzysztof namacał ręką włącznik światła. Kerska usłyszała kliknięcie, ale żarówka nie zapaliła się. Jej mąż kilka razy nacisnął na włącznik, ale to nic nie dało. Poczekaj, szepnęła i pobiegła korytarzem do kuchni. Otworzyła szufladę i zaczęła szukać. Latarka? Tu gdzieś była latarka, mruczała pod nosem. Zawsze była. W końcu wyrzuciła zawartość szuflady na podłogę. Foremki do ciast, jednorazowe sztućce i talerze, młotek do ubijania mięsa, części robota kuchennego rozsypały się z brzękiem. Znalazła ją. Latarka. Nacisnęła guzik. Działała. I wtedy jej wzrok padł na stojak z nożami. Brakowało jednego. Długiego i wąskiego noża do ryb. — Masz ją? — usłyszała krzyk Krzysztofa. Chciała odpowiedzieć, ale gardło ścisnął jej strach. Pobiegła korytarzem. Zanim dotarła do męża, usłyszała głos kasi, dobiegający z piwnicy. Dziesięć. Kerski wziął z rąk żony latarkę i wszedł na schody. Niemal zbiegł do połowy, a potem omiódł piwnicę snopem światła. Renata ledwo za nim nadążała. Dziewięć. Osiem. Na środku leżał dywan, był bordowy, stary, brudny i przetarty w wielu miejscach tak bardzo, że widziała pod nim szary beton. Na dywanie siedziała kasia. Jej blond włosy lśniły od czegoś czarnego, jak roztopiona smoła. Zwisały zlepione w strąkach, przysłaniając twarz. Biała piżama w różowe serca wisiała na niej porwana i poplamiona. Renata krzyknęła przerażona. Ich córka miała mętne oczy i przyciskała do szyi czubek długiego noża. Musiała go trzymać obiema dłońmi. Przy jej małym ciele narzędzie wyglądało jak sztylet. — Siedem, sześć... — Kasia, nie ruszaj się, skarbie! Powiedział Krzysztof, schodząc dalej po schodach. Wyciągnął w jej stronę dłoń w uspokajającym geście. Miało chrypły głos. Mówił tak w chwilach największego zdenerwowania. — Odłóż ten nóż, kochana. To nie zabawka. — Pięć. Renata poczuła, że coś zimnego wlewa jej się do uszu, jakby zanurzyła głowę w lodowatej wodzie. Coś zadrapało jej serce. Drgnęła jakaś struna w jej matczynej duszy. — Cztery. Zeszli już ze schodów. Krzysztof zbliżał się do córki pochylony, na ugiętych kolanach, z daleko wyciągniętymi przed siebie rękoma. — Odłóż nóż najdroższa! — szeptał. — Kochamy cię, Kasiu. Kochamy to ja, tatuś, twój tata. Chcesz się pobawić? Pobawimy się razem w chowanego. Wszedł na dywan. Renata szła sztywno za nim, krok po kroku. Byli coraz bliżej. — Trzy! — Kerska otworzyła szeroko wewnętrzne oczy. Natychmiast wlała się w nią ciemność. Włochate i kolczaste łapy przebiły jej brzuch i chwyciły za serce. Robiły wszystko, żeby zagłuszyć Kasię. Mamo! Renata usłyszała głos swojego dziecka, ale usta dziewczynki siedzącej na dywanie nie poruszyły się. Ratuj, mamo! Kasia w głowie kerskiej zaczęła płakać, ale dziewczynka na dywanie uśmiechała się. Dwa. Krzysztof był tuż przed Kasią. Jeszcze metr i będzie mógł jej dotknąć. Mamo, tu jest ciemno. Renata dostrzegła w końcu, co ją niepokoiło w wyglądzie córki. Jej oczy były brązowe. Nie niebieskie, ale brązowe. — To nie Kasia! — krzyknęła i szarpnęła Krzysztofa za ramię. — To on jest... — kolejne słowa zagłuszył przeraźliwy pisk. Dziewczynka na dywanie otworzyła usta i wrzeszczała najgłośniej, jak potrafiła. Zagłębiła czubek noża w szyi i po skórze spłynęła struga krwi. — Stój! — wrzasnął Kerski. Skoczył do niej, ale jego nogi nie natrafiły na stabilne oparcie. Stary dywan rozdarł się pod ciężarem mężczyzny, ukryta pod spodem klapa była otwarta i niemal wpadł do piwnicy, do której Dwernicki wrzucał martwe dzieci. W ostatniej chwili szeroko rozłożył ręce i w ten sposób powstrzymał upadek. Renata tak krzyknęła. Klapa powinna być zamknięta. Kto ją otworzył? Spojrzała na dziewczynkę na dywanie. Jej mętne oczy patrzyły na ojca bez wyrazu. Wiedziała już, że w tym ciele nie było Kasi, w tym ciele był Ksawery. Chcieliście mnie zabić, powiedział ustami Kasi. Odjął nóż od szyi i wycelował go w renatę. Tak jak Dwernicki, pogrzebać na zawsze. Pozbyć się mnie, ale ja umiem sobie radzić. Krzysztof zaczął podnosić się na rękach, ale nagle wrzasnął i znowu opadł, bo coś go pociągnęło w dół. Kontrolujący ciało kasi ksawery rzucił się na niego i zaczął dźgać w czubek głowy ostrze przecięło skórę ale w rękach dziewczynki było zbyt mało siły żeby przebić czaszkę nóż ześlizgiwał się po kości rozcinając bogatą nerwioną tkankę po twarzy szyi i piersi Krzysztofa spływała krew Renata próbowała złapać męża pod pachami i wyciągnąć ale jej dłonie ślizgały się po jego nagiej spoconej i zakrwawionej skórze była zbyt słaba. Kasiu! Krzyknął ochryple. Renata wyczuła w jego głosie przerażenie i rozpacz. Był przekonany, że robi to mu jego córka, którą kochał ponad wszystko. Ksawery wychylił się i dźgnął kerską w twarz. Poczuła przenikliwy ból. Celował w oko, ale nóż ześlizgnął się po kości i rozciął jedynie policzek. Odskoczyła zaskoczona do tyłu, a ksawery znowu zaatakował Krzysztofa. Od czaszki mężczyzny odpadł zakrwawiony kawałek skóry, odsłaniając kość. Kerski chciał chronić głowę, ale potwór w ciele jego córki wbił nóż w okolice stawu łokciowego. Mężczyzna wrzasnął z bólu, stracił oparcie jednej ręki, uderzył skronią o krawędź otworu i zniknął w ciemności. Renata usłyszała wilgotny odgłos, gdy upadł. Z piwnicy poniżej buchnął obezwładniający smród rozkładu. Usłyszała siorbanie i mlaśnięcia. Ksawery popatrzył na Kerską z uśmiechem. Przełożył nóż do lewej dłoni i oblizał umazane krwią palce. Serce Renaty niemal przestało bić. Zamarła. Wiedziała, że to może być ich koniec. Koniec Krzysztofa, jej koniec i koniec Kasi. Przepowiednia ruta się spełni i umrą tutaj. Czuła metaliczny zapach krwi. Przesiąknięta nią piżama robiła się sztywna. Krzepła na dłoniach na skórze tworzyła się twarda skorupa. Policzek, tam gdzie dźgnął ją Ksawery, spuchł i pulsował bólem. — Mamo! — krzyczała Kasia w jej głowie. — Walcz, Kasiu! Walcz z nim! Ksawery jest zły! Potwór w ciele jej córki wstał z klęczek. Do uszu kobiety wpełzł jego ślizły i zimny szept. — To już koniec! Ona stała się moja na zawsze! Kerska odwróciła się w stronę schodów i rzuciła się do ucieczki. Rut. tylko on mógł pomóc na czworakach wbiegła kilka stopni i usłyszała za sobą śmiech i drobne kroki kasi on był w jej ciele w ciele jej córki gonił ją u szczytu schodów poczuła dźgnięcie nożem błytkę, Xaver ją zranił ale zignorowała ból i wybiegła na korytarz skręciła w prawo i przecięła salon kulała łydka zaczęła sztywnieć od skurczów obejrzała się za siebie na podłodze zostawiła śliski ślad krwi Ksawery nie wyszedł z piwnicy, nie gonił jej. Wbiegła na schody. Dyszała ciężko, ze strachu i zmęczenia. Na przedostatnim stopniu schodów poślizgnęła się. Uderzyła boleśnie kolanem w poręcz. Z dołu dobiegł ją śmiech Kasi. Poderwała się na nogi. Strach i rozpacz dodały jej sił. Wbiegła do sypialni i zatrzasnęła za sobą drzwi. Na stoliku nocnym obok łóżka leżał telefon komórkowy. Musiała zadzwonić poruta. Tylko on mógł pomóc. Miała spocone dłonie, czerwone od krwi, wpisała pin i odnalazła nazwisko Piotra Ruta w kontaktach, uderzała w zieloną słuchawkę, ale ekran przestał reagować, było na nim za dużo wilgoci, wytarła go w pościel i jeszcze raz nacisnęła słuchawkę, włączyła głośnik. Słona krew z przeciętego policzka zbierała się w ustach, połykała ją co chwilę, zmieszaną ze śliną. Otwórz, mamusiu. Usłyszała nagle pod drzwiami. Głos Kasi drżał ze strachu. Zamarła nad telefonem i odwróciła się w stronę drzwi. Serce ścisnęło jej się ze strachu. Co będzie z jej córeczką? Czy ją jeszcze odzyska? Poczuła mdłości. Boję się, mamusiu. On po mnie idzie. Szybko, szybko, otwórz mi. Bip. Bip. Z telefonu dobiegał sygnał nieodbieranego połączenia. Czy to ona? Zastanawiała się Kerska. Czy to może być moja córeczka? Serce biło jej w piersi tak mocno, że zakręciło jej się w głowie. Po prawej łydce ciekła krew, zesztywniała razem ze stopą. Bip. Bip. Ród ciągle nie odbierał. Mamo! krzyknęła Kasia. Renata nie wytrzymała. Moje dziecko, szepnęła, podbiegła do drzwi i otworzyła je na oścież. Uderzyło w nią zimno, zapach nafty i fetor rozkładu. Kasia stała metr przed drzwiami, z pochyloną głową. Jej piżama była cała we krwi. W ręku trzymała nóż. Kasia? Zapytała Renata, ale wiedziała już, że to nie Kasia. Dziewczynka uniosła głowę. Miała brązowe oczy. Zaweru uśmiechał się, odsłaniając zęby. Krzysztof leżał w ciemności w cuchnącym szlamie. Twarz i włosy lepiły mu się od powoli krzepnącej krwi. Rany na czaszce pulsowały bólem, jakby ktoś wbijał w nie gwoździe. Spróbował się unieść, ale lewa dłoń poślizgnęła się i uderzył pod w podłogę. W ustach poczuł naftę i grudy ziemi na początku nie wiedział, gdzie się znajduje. Był zdezorientowany, bo przy upadku do piwnicy stracił na chwilę przytomność. Dygotał z zimna podniósł się do pozycji siedzącej i syknął z bólu. Nie mógł ruszyć prawą ręką. Łokieć spuchu i nie był w stanie go zgiąć. Przypomniał sobie, co się stało. Jego córka dzikała go nożem i chciała zabić. Jęknął. Ból duszy był wielokrotnie dotkliwszy niż ból ciała. Kasia chciała go zabić. Jego ukochana córeczka, jego aniołek, jego skarb. Poczuł kłócie w sercu. Ogarnęła go fala rezygnacji. Nic już nie było ważne. Podniósł się na kolana i zaczął płakać łzy mieszały się z krwią. W piwnicy było niemal kompletnie ciemno. Na suficie widział jedynie blady kwadrat otwartej klapy. Strop był jednak za wysoko, by mógł się wydostać. Wisiał na wysokości około trzech metrów. Kerski oddychał z trudem, mięśnie drżały mu, ale zdołał unieść się na nogi. Wyciągnął lewą rękę i ruszył po omacku przed siebie. W pewnej chwili, jakimś zwierzęcym instynktem, Wyczuł ruch. Nie był sam. Zatrzymał się. Coś pełzło w jego stronę. Czyjeś dłonie uderzały miarowo o błoto. Najpierw powoli, a potem coraz szybciej. Za plecami usłyszał wilgotne warknięcie. W ustach poczuł kwaśny smak. Miał wrażenie, że krew w jego żyłach zamarza. Zimno przenikało go do szpiku kości. Po betonie zazgrzytały pazury. Tuż przed jego twarzą rozległo się mlaśnięcie, gdzieś obok wyczuł wilgotny i zimny oddech i znowu mlaśnięcie, tym razem z tyłu. Obracał głowę w kierunku wszystkich tych odgłosów, otaczały go z każdej strony. Nie miał gdzie uciekać, otwierał szeroko oczy, ale widział tylko ciemność, pulsującą i falującą ciemność. I wtedy ją usłyszał. Usłyszał jej płacz. Nie potrafił wybrać kierunku, ale to była jego córeczka. Płakała ze smutku i strachu. Znał ten rodzaj płaczu. Kasia! krzyknął. Tatusiu, to boli! Głos był inny, ale czuł, że to mówiła Kasia. Ruszył w stronę córki i po chwili potknął się i upadł. Coś ostrego drasnęło jego łydkę. Wilgotny, zimny język dotknął skóry. Usłyszał piskim mlaśnięcie. — Tatusiu! — krzyknęła Kasia, ale tym razem za jego plecami. Odwrócił się i pobiegł w tamtym kierunku, wyciągając przed siebie dłoń. Oczy przyzwyczaiły się do mroku i wydawało mu się, że widzi ciemne kontury. Nadepnął na coś mokrego. Stopa zapadła mu się z wilgotnym chrzęstem i w tej samej chwili kostkę objęły ostre pazury i wbiły się głęboko w skórę. Uszy przewiercił pisk, wierzgnął, wyrwał nogę i kopnął stwora, który zranił. Ściany wokół nagle ożyły. W powietrzu rozszedł się zapach nafty. Zewsząd dochodziły mlaśnięcia i ciężkie oddechy. — Tatusiu! — usłyszał blisko. — Chodź do mnie! Zrobił kolejne kilka kroków. Dziesiątki ciał pełzło w jego stronę. Pazury drapały beton. Zęby zgrzytały. Nagle wyciągnął rękę. Dostrzegł zarys małego, skulonego, nagiego ciała. — Boże, to ona! — pomyślał. Moja ukochana córeczka. Była odwrócona twarzą do ściany, głowa wciśnięta między kolana, ręce oplecione wokół tułowia. Dotknął wychudłych, szorstkich pleców. Skóra lepiła się od brudu, była owrzodzona i cienka jak papier. Wydawało się, że jeszcze chwila, a kręgi kręgosłupa i żebra rozerwą ją. Przeszedł go dreszcz. — Już jestem, Kasiu. Jestem. Przerwał, bo dziecko odwróciło się do niego. Słowa spuchły mu w gardle. Cofnął rękę przerażony. Mignęły żółte zęby otoczone przez ciemnofioletowe wargi. Czaszka była łysa i biała jak kreda. Pod skórą siatka niemal czarnych żył. To nie Kasia. To nie był nawet jej głos. Ale skądś wiedział, że to jego córka? Poznał te oczy. Niebieskie oczy Kasi. Tatusiu! jęknęła. Boję się! Zabierz mnie stąd! Jej twarz wykrzywiła się. Ale z oczu nie popłynęły łzy. Krzysztof poczuł, że ma przed sobą swoje dziecko. Nie miał wątpliwości, chociaż zajmowała ciało kogoś innego, Ksawerego. Wyciągnął rękę, podniósł dziecko i przytulił do siebie. Poczuł na brzuchu zimne, szorstkie ciało. Wiedział, że musieli się jak najszybciej wydostać z piwnicy. Może jakoś dosięgnie klapy, może ją podsadzi. Może jest tutaj gdzieś drabina. Zrobił krok w stronę bladego otworu w suficie i wtedy w łydkę wbiło się coś ostrego. Rozległ się mokry pomruk zadowolenia. Zewsząd odpowiedział chór chichotów, które odbijały się upiornym echem od ociekających szlamem ścian piwnicy. Wierzgnął, ale silne dłonie chwyciły drugą nogę. Pazury wbiły się w jego ciało. Ostre zęby rozerwały skórę. Krzyknął z bólu i cofnął się pod ścianę. Wiedział, że nie da rady. Ta myśl przerażała go. Chciał walczyć, chciał walczyć do ostatniej chwili. Ale jak? Oślizgłe, głodne stwory ciągle zbliżały się. Poczuł drapnięcie wudo, a potem ugryzienie w łydkę. Usłyszał się i mlaskanie, jakby upiory pochłaniały jego krew, razem z pokrywającym podłogę brudem i błotem. Wiedział już, że to dzieci. Te, które Dwernicki rzucił tu, były umarły z zimna i głodu. Tylko że urosły. Wolał nie patrzeć. Nie wiedzieć, co się z nimi stało. Cofnął się w kąt pomieszczenia i przylgnął plecami do pokrytych pleśnią i lepkim brudem cegieł. Przyciskał kasie do piersi. Kopał z całej siły, ale upiorów było zbyt dużo. Drapały go i gryzły. Tracił siły. Wiedział, że koniec jest blisko. Renata patrzyła zahipnotyzowana, jak przebywający w ciele jej córki ksawery unosi nóż. Po twarzy spływały jej łzy. Chciałaś mnie zabić, powiedział głosem Kasi. Ale nie zabijesz. Skoczył w jej stronę, ale w porę zatrzasnęła drzwi, wrzasnął z wściekłości. Był to potworny, gardłowy ryk, którego nie mógłby wydać człowiek. Bip. Bip, rozlegał się sygnał telefonu. Ród ciągle nie odbierał. Renata naparła na drzwi, docisnęła je z całej siły, przytrzymując klamkę. Klucz był w szufladzie, ale obawiała się, że nie zdąży po niego sięgnąć. W korytarzu nagle zapanowała cisza. Odszedł? Zrezygnował? Bała się wyjść z pokoju. Może czekał tam na nią z nożem w ciemności, gotowy wbić go w jej serce. Wydawało jej się, że słyszy, jak schodzi po schodach, ale to mógł być podstęp. Ksawery był sprytny, złapał w pułapkę Krzysztofa i ją też oszukał ledwie minutę temu. Bip. Słucham. Rozległ się ochrypły, basowy, zaspany głos. Kto to? Renata obróciła głowę w stronę telefonu. Pomocy! Krzyknęła. Pomocy, ksawery, ma nóż! Wrzasnęła ze strachu, bo w drzwi uderzyło coś ciężkiego. Rozległ się chichot. W cienkiej deseczce po środku drzwi. Pojawiła się szczelina. Odprysnęła farba. Kolejne uderzenie. Posypały się drzazgi i kawałki starego drewna. Błysnął czubek kuchennego tasaka. — Nie rozłączaj się! — powiedział Rut z dyszanym głosem. — Biegniemy już! Już biegniemy! Pomożemy! Wytrzymaj! Renata trzymała kurczowo klamkę. Dłonie ślizgały jej się od potu i krwi. Drzwi drżały przy każdym uderzeniu tasaka. Kawałki starej farby i drzazgi spadały na podłogę. Dziura w drzwiach powiększała się, Kerska próbowała się modlić, ale nie potrafiła sobie przypomnieć słów jakiejkolwiek modlitwy. Boże, proszę nie, proszę nie, powtarzała szeptem, spieszniętymi wargami. Noga zaczęła jej drętwieć, traciła siły. Wszystko wokół stawało się coraz bardziej nierzeczywiste. Tasak ciągle uderzał w drewno uderzenia były przemyślane i silne. Xavery nie krzyczał. Po prostu wyrąbywał sobie drogę do kolejnej ofiary. Drgnęła, gdy usłyszała na dole brzęk tłuczonego szkła. Po ułamku sekundy, jak echo, ten sam dźwięk doszedł od strony telefonu komórkowego. To był ród Wtedy przez wyciosaną tasakiem szparę do środka wcisnęła się ręka ksawarego z nożem. Zrobił to tak szybko, że nie zdążyła zabrać dłoni. Wbił czubek noża w nadgarstek Renaty, między kości, ścięgna i żyły. Ból przeszł jej ramię, i odruchowo cofnęła rękę. Ksawery roześmiał się, potem wrzasnął, nacisnął klamkę i pchnął drzwi. Stopa rynaty zdrętwiała do tego stopnia, że niemal jej nie czuła. Pchnięcie wytrąciło ją z równowagi. Cofnęła się i poślizgnęła na śliskiej od krwi podłodze. Upadła na wznak. Uderzyła głową o nocną szafkę. Z przerażeniem obserwowała, jak Ksawery wślizgnął się do środka przez szparę w drzwiach. Wszystko wydawało się dziać w zwolnionym tempie, odrzucił tasak i chwycił w obie ręce nóż dyszał na twarzy miał uśmiech odsłaniający górne i dolne zęby to była twarz kasi ale uśmiech należał do Ksawerego. to był uśmiech drapieżcy skoczył na nią próbując wbić jej nóż w klatkę piersiową renata zdążyła się zasłonić rękami ostrze noża przecięło przed ramię krzyknęła z bólu ale zdołała chwycić dłoń dziecka i nie pozwoliła mu zadać kolejnego pchnięcia Ach! Miejudzki krzyk Sawerego wydobył się z szeroko otwartych ust kasi. Nachylił się nad twarzą Renaty. Poczuła na policzku jego ślinę. Była zimna, jakby wypływała z ust trupa. Całym ciężarem ciała naparł na nóż, a renata traciła siły. Ostrze noża było coraz niżej i coraz niżej, aż w końcu dotknęło jej skóry. Powoli zagłębiało się w ciało tuż pod mostkiem. Zaczęła łkać. Czuła, że zbliża się śmierć. Moja, ona jest moja! Wrzeszczał w jej głowie ksawery. Na ustach miał nieludzki uśmiech drapieżcy. I wtedy usłyszała ciężkie kroki na schodach. Ród biegł do niej, zebrała resztki sił. Musi wytrzymać jeszcze chwilę. Moja, ona jest moja! Nad ksawerem pojawił się wysoki brodaty mężczyzna. Chwycił dziecko, przyciskając mu ramiona do piersi. Ścisnął mocno. Potwór, kontrolujący ciało Kasi, zaczął wrzeszczeć nieludzko. Odsłonił zęby gryzł własny język i wargi. Z ust pociekła mu krew zmieszana ze śliną. Renata oddychała ciężko, ze zmęczenia nie mogła się ruszyć. Muszę ją zabrać! krzyknął Rud w momencie, kiedy ksawery nabierał oddechu między jednym wrzaskiem a drugim. Wepchnął mu wtedy przed ramię w usta, by nie mógł siebie okaleczać. Muszę ją wynieść z domu, bo ją zniszczy! Krzysztof jest w piwnicy! krzyknęła Kerska, próbując podnieść się z podłogi. W piwnicy! Ojciec tam po niego poszedł. My wychodzimy. Mężczyzna wyniósł wrzeszczącego ksawerego na korytarz i zaczął powoli schodzić po schodach. Renata poszła za nim, szlochając i powłócząc nogami. Gdyby nie Kasia, którą Kerski chciał chronić do ostatniej chwili, poddałby się. Tylko ona była warta takiego cierpienia, każdego cierpienia. Ciało pulsowało bólem. Po twarzy ciągle płynęła krew z ran na głowy. W ustach czuł smród zgnilizny i pleśni. Przyciągnął białą peczkę i osłonił się nią z prawej strony. Dzięki temu dzieci pełzły tylko z jednego kierunku. Kopał najmocniej jak umiał, ale zęby i pazury i tak raniły stopy, golenie i kolana. Było ich coraz więcej. Chciały pić jego krew i jeść jego ciało. Miał wrażenie, że wychodzą ze ścian, i wypełzają z podłogi otaczały go wilgotne kląśnięcia, blaskanie i ochrypłe krzyki. Kasia szeptała mu do ucha, że się boi, pytała czy już umarli. Nie miał już siły, by jej odpowiadać dygotał z zimna. Bał się, że się rozpłacze. Wiedział, że przegrał i że niedługo opadnie z sił, ale walczył o każde uderzenie serca. Nie chciał, by czuła ból, by te potwory rozerwały ją żywcem. Przez chwilę błysnęła myśl, żeby oszczędzić jej cierpienia. Mógł ją udusić lub gwałtownym ruchem ręki skręcić kark. Ale nie był w stanie tego zrobić. Od samej myśli przechodził go dreszcz. Powinien to zrobić, bo nie było nadziei, ale nie mógł. Wtedy w otworze w suficie błysnęło światło. W klapie pojawiła się stalowa drabina i do piwnicy niosąc płonącą pochodnię zszedł Piotr Rut. Otaczające Krzysztofa stwory zawyły z bólu i strachu. Nienaturalnie wielkie głowy z pustymi czarnymi oczodołami, bez uszu, warki, włosów obracały się twarzami w stronę ścian, jakby światło pochodnie je parzyło. Były zdeformowane do tego stopnia, że żadne nie mogło poruszać się wyprostowane. Pełzły, kulały. Niektóre pozbawione były nóg lub rąk. Kilkanaście bladych, owrzodzonych, cuchnących ciał. Niektóre nadpalone przez ogień, inne spuchnięte i zielonkawe, jakby leżały lata w bagnie, jeszcze inne jak kościotrupy z przylegającą do skóry postrzępioną brązową skórą. Ze ścian piwnicy ściekało błoto. W świetle pochodni wydawało się, że to krew. Krzysztof nie miał siły, by unieść się na nogi. Ród zauważył go, podbiegł i pomógł wstać. Zdeformowane upiory nie próbowały ich atakować, uciekały w najciemniejsze kąty, tłocząc się tam jak robactwo, chowały się za beczkami i drewnianymi skrzyniami. Ród wziął pod ramię Kerskiego i ruszyli do drabiny. Krzysztof wciąż trzymał w ramionach wychudłego, zdeformowanego chłopca. Ród skądś wiedział, że to Kasia w ciele Sawerego i że trzeba ją stamtąd wynieść. Podtrzymywał Krzysztofa na drabinie, i powoli wyszli na górę. "Daj mi ją" szepnął Piotr, wyciągając ręce. "Trzeba ją wynieść z domu, a ty nie masz siły." Arr! Arr! Krzysztof usłyszał z góry wrzask, nieludzki wrzask. To był głos Kasi, ale to nie była już Kasia. "Mam go, ojciec." Poznał głos Jana Ruta. "Chodźmy szybko." Młodszy Rut krzyczał z korytarza. Był na progu drzwi prowadzących do piwnicy. Idę, mruknął stary ród i ruszył po nowych stopniach. Krzysztof podążał za nim odrętwiały. Krew zalewała mu oczy, nogi były ciężkie i sztywne, jakby wykonano je z kamienia, a przed oczami widział czarne plamy. Przeszli przez korytarz, sień i wyszli z domu. Boże. Renata podbiegła do Krzysztofa i pomogła mu nadążyć za sąsiadami, którzy trzymali dwoje dzieci. Ksawery w rękach Jana Ruta, zajmujący ciągle ciało Kasi, szarpał się i harczał. Kasia w ciele Ksawerego, niesiona czule przez Piotra Ruta, płakała. Szli w ulewnym jesiennym deszczu w ciemną noc przez ogród w stronę furtki. Krok za krokiem. Piotr zwolnił i zaczął podtrzymywać Krzysztofa, który opadał z sił. Dalej od domu słabnie, powiedział Piotr. Wtedy ona z nim wygra. Wtedy wygra na pewno. Trzeba jej tylko dać szansę. Po kilkunastu krokach Krzysztof był cały mokry od deszczu. Przeszli przez furtkę i weszli na pole. Ziemia była miękka. Nogi zapadały się do kostek. Ciało Kasi przestało się ruszać. Głowa jej opadła. Ksawery stracił nad nim kontrolę. Z ust dziewczynki wydobywały się coraz cichsze okrzyki. Szli dalej. Ciało, które wynieśli z piwnicy. Zaczęło czernieć, wysychać. Gdy stało się martwe, Jan ród rzucił je na ziemię. Kości zmiękły, łysy, wychudły chłopiec powoli zamieniał się w lepki szlam, który szybko wsiąkał w ziemię, zmywany przez jesienny deszcz. Kasia podniosła głowę i spojrzała na Krzysztofa. — Tatusiu! — szepnęła bełkotliwie, zakrwawionymi ustami. — Tatusiu, już go nie ma! Ksawerego już nie ma! — Potem! — Wybuchnęła płaczem. Epilog — To wspaniały dom, proszę państwa — powiedział Stefan Kisiel, gdy zatrzymał Mercedesa przy bramie, obok zaspy śniegu. — Ale wiecie, co jest jeszcze wspanialsze? Siedzące na tylnej kanapie samochodu starsze małżeństwo pokręciło przecząco głowami. — Cena! — wykrzyknął. — Tylko trzysta trzydzieści tysięcy — Państwo na pewno wiedzą, jakie są oferty i po ile chodzą takie domy. No tak, odparł mężczyzna. Życie nauczyło mnie, że za niską ceną jest niska jakość albo jakiś haczyk. No i poszukałem i znalazłem. Przeczytałem, że tu się stał straszny wypadek. Kisiel pokiwał niechętnie głową. O tak, był nieszczęśliwy wypadek. Ci państwo, co tu mieszkali, wpadli do piwnicy. Strasznie się pokiereszowali przy tym. Szczególnie pan Krzysztof. — Miał na głowie kilka szłów. — Podobno przyjechało pogotowie i karetka — bąknęła kobieta. — Tak, tak — potwierdził kisiel i wyjął kluczyki ze stacyjki. Odwrócił się do klientów, prezentując uśmiechniętą, uspokajającą twarz. — Ale to dobrze, że przyjechało pogotowie, prawda? Pomogli i wszystko się dobrze skończyło. Wszyscy są teraz zdrowi i cali. Tylko piwnicy się dostało. Pan Krzysztof tak się wściekł na tę piwnicę, że ją caluteńką zalał betonem. Kilka tysięcy na to wydał. Bo wyobrażacie sobie państwo, że klapa przerzewiała i załamała się pod nim? Co prawda to był spory facet, prawie dwa metry, i pewnie z ponad sto kilogramów. I pewnie jeszcze coś niósł. O, to do mnie ma piwnicy. Na krótką chwilę uśmiech spełzł z twarzy sprzedawcy, ale po chwili znowu się pojawił, tylko jeszcze szerszy i jeszcze radośniejszy. Ma piwnicę tylko mniejszą, ale na pewno starszy. No to co? Wchodzimy, oglądamy. Z zewnątrz słabo to wygląda, ale zobaczą Państwo w środku. To naprawdę świetna okazja. Nie będą Państwo żałować. Dziękuję za wysłuchanie opowiadania Dom na Krwi. Jeżeli się podobało, proszę o lajka, subskrypcję i komentarz. Pozdrawiam. Bruno Siak.